Reset Obywatelski. Witamy. Piotr Szumlewicz, Czas na Związki. Dziękuję Waldemarowi Wysokińskiemu od razu, który wsparł naszą audycję. No cóż, dzisiaj mamy Czas na Związki w sensie jak najbardziej dosłownym. Będziemy mówić o związkach zawodowych w sektorze opieki, o polskich opiekunkach w Niemczech. Zacznę od razu od tego, że jest z nami gość Bartosz Śliwiński, prawnik. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Piotrze, bardzo dziękuję za zaproszenie i umożliwienie mi uczestniczenia w dzisiejszej audycji. No, cześć, witaj. Generalnie mamy, myślę, na pewno podobne tutaj zainteresowania, bo my od kilku dobrych miesięcy interesujemy się sytuacją polskich opiekunek w Niemczech. Od razu mała taka reklama, wsparcie, bo też ten dzisiejszy program trochę promowałem w różnych grupach opiekuńczych, więc myślę, że trochę opiekunek nas ogląda i opiekunów, więc od razu polecam tutaj wśród tych komentarzy nasz realizator wrzucił link do takiego mini raportu czy takich rekomendacji, które przygotował nasz Związek Związkowa Alternatywa. To jest oczywiście bezpłatne, prostym językiem, więc jeżeli są tutaj jakieś opiekunki czy osoby, które interesują się tematem, wejdźcie sobie, to jest bardzo prostym, przystępnym językiem, takie krótkie ABC odnośnie sytuacji w sektorze opieki, o czym też będziemy za chwilę rozmawiać, więc to myślę, że się będzie jakoś uzupełniało. No, ale generalnie chciałem się, jesteś, tak powiem, nowy tutaj, są osoby, które bywały już po parę razy, więc nie jesteś znany naszym tutaj widzom i widzkom, więc od razu takie pytanie, kim jesteś poza tym, że jesteś prawnikiem? Ja zapowiedziałem ci, że masz związek z sektorem opieki, więc ja tylko powiem państwu, że Bartosz Śliwiński prowadzi sprawę, która może być precedensowa, no i właśnie o to chciałem się na starcie spytać ogólnie rzecz biorąc, na czym ta sprawa polega, chodzi o proces polski. Polskie opiekunki w Niemczech właśnie, ale może powiedz trochę o tej sprawie. Ja będę na początku może słuchał, bo jakby żebyś nakreślił takie tło, o co w tym procesie chodzi, czego dotyczy proces, kogo dotyczy, jaka tu jest stawka, więc oddaję ci głos i ewentualnie będę się czasem wtrącał. Jasne, bardzo dziękuję. Odpowiadając na twoje pierwsze pytanie, żebym opowiedział minimalnie coś więcej o sobie. Jestem adwokatem, prowadzę kancelarię adwokacką w Warszawie i w Łodzi razem ze wspólnikiem, radcą prawnym Michałem Kucharskim. Nazwa naszej kancelarii to jest LegalWise, Śliwiński, Kucharski, adwokaci i radcowie prawni. Jeżeli chodzi o nasze specjalizacje, to specjalizujemy się głównie w prowadzeniu procesów sądowych oraz w obsłudze prawnej przedsiębiorców. Natomiast jeżeli chodzi o procesy sądowe, to tutaj nie koncentrujemy się tylko na przedsiębiorcach, tutaj wspieramy również konsumentów, pracowników, prowadzimy wiele postępowań z zakresu właśnie prawa pracy. Jeżeli chodzi o tą sprawę, o której dzisiaj rozmawiamy, to nasza klientka znalazła nas, skierowała na jednym z portali internetowych takie zapytanie, że poszukuje prawnika, który wsparłby ją w sporze z pracodawcą. My na to ogłoszenie odpowiedzieliśmy. Z panią Elżbietą szybko jakby znaleźliśmy wspólny język i zobaczyliśmy, że mamy wspólną wizję na tą sprawę, wspólne oczekiwania i zdecydowaliśmy się pani Elżbiecie pomóc w dochodzeniu roszczeń związanych z tym, że była opiekunką w Niemczech. Nasze roszczenia są skierowane przeciwko Agencji Pracy, która zatrudniała panią Elżbietę na podstawie umowy zlecenia i delegowała ją do pracy na teren Niemiec. Pani Elżbieta pracowała jako opiekunka przez niecałe 5 miesięcy, pracując po około 14 godzin dziennie. Zgodnie z tą umową zlecenia jej stawka dzienna to było nieznacznie ponad 3 euro za dzień, wynagrodzenie jej łączne za pracę, podczas gdy minimalne wynagrodzenie za pracę w Niemczech w tym okresie to było 9,35 euro za godzinę. Więc nasze roszczenia obejmują po pierwsze ustalenie istnienia stosunku pracy pomiędzy naszą klientką, a agencją pracy, a po drugie wypłatę różnicy między wynagrodzeniem, które zostało jej rzeczywiście wypłacone, a tym, które powinno być wypłacone. I okazuje się, że kwota nie jest mała, bo przekracza 12 tysięcy euro, co przy dzisiejszym kursie euro wynosi blisko 60 tysięcy
złotych. I Ale teraz. jest, tylko przerwę na chwilę, żeby jeszcze uszczegółowić. Czyli ona pracowała średnio 14 godzin dziennie i ile ta stawka wypłacana wynosiła? Ta stawka wypłacana to było 3,17 euro za dzień. Za dzień, nie za godzinę, tylko za dzień? Nie, to było właśnie za dzień. Oprócz tego pani Elżbieta otrzymywała dodatkowe świadczenia, natomiast to były te świadczenia związane z utrzymaniem się na terenie Niemiec, na terenie kraju, do którego była delegowana, a zgodnie z dyrektywą europejską te świadczenia nie powinny być liczone do wynagrodzenia i nie stanowią jakby ekwiwalentu wynagrodzenia. To jest odrębne świadczenie, które jej przysługiwało, więc generalnie przysługiwała jej wyższa kwota niż to 3,17 euro za dzień. Natomiast jeżeli chodzi o samo wynagrodzenie, to było wszystko, podczas gdy pracując te 14 godzin, no to jej wynagrodzenie powinno wynieść około 130 euro, powiedzmy, dziennie. Okej. Kontynuuj, przepraszam, że ci przerwałem, tylko tak chciałem zapisać. Jasne, jasne. Jeżeli chodzi o to, o tą sprawę, co jest tutaj najtrudniejsze i najbardziej wątpliwe z naszego punktu widzenia, jest to właśnie ta pierwsza część powództwa, czyli ustalenie istnienia stosunku pracy. Strony zawarły umowę zlecenia, a nie umowę o pracę, więc z pewnością pozwany może się bronić tym, że tutaj strony zadecydowały, miały swobodę umów, zdecydowały, że chcą się związać nie umową o pracę, a umową zlecenia właśnie. Natomiast my tutaj będziemy argumentować w ten sposób, że zostały spełnione wszystkie przesłanki stosunku pracy pomiędzy stronami zaistniały. Wobec tego nazwanie tej umowy inaczej przy wykonywaniu pracy i zawarciu jej w warunkach kodeksu pracy nie zmienia charakteru stosunku prawnego, czyli że mamy tutaj stosunek pracowniczy, a nie stosunek cywilistyczny oparty na umowie zlecenia. Tak, czytam właśnie, zresztą to jest mój ulubiony artykuł kodeksu pracy, który mało o tym w Polsce się mówi, że ten artykuł mówi, że w momencie, kiedy są spełnione kryteria umowy etatowej, to musi być etat niezależnie od woli stron nawet, tak? W związku z tym jest to łamanie prawa pracy, o czym ja mówię również odnośnie wielu innych branż, bo to w Polsce na przykład w sektorze, nie wiem, sprzątającym, w restauracjach, tak, gdzie jest miejsce pracy, czas pracy, podległość służbowa, zgodnie z kodeksem pracy musi być etat, a go nie ma. Właśnie o to chodzi. Może cię tak dopytam, jak też, bo jakby też podziwiam twoją klientkę, dlatego że ja znam z różnych branż, cały problem polega na tym, że tutaj też tak chciałem edukacyjnie trochę do naszych widzów, że generalnie to trochę tak wygląda, że żeby wygrać taką sprawę, no to trzeba ją wnieść do sądu. Nie ma tak, że ktoś automatycznie ustali stosunek pracy. My jako środowisko związkowe chcemy, żeby inspekcja pracy automatycznie zamieniała umowy zlecenia na etaty, kiedy są spełnione kryteria, no ale tak nie jest po prostu. W związku z tym często jak taka pracownica idzie do sądu i się domaga etatu, to po prostu pracodawca ją zwalnia, znaczy nie przedłuża jej umowy, po prostu nawet nie zwalnia, tak? Jak ma zlecenie i stąd też prawo pracy jest łamane na masową skalę, no natomiast jakby nikt o tym, że tak powiem, nie wie, tak? Nikt się tym specjalnie nie zajmuje, nie interesuje. To wracając do tego procesu, czy wyście rozmawiali z tą agencją zatrudnienia, czy ona chce wyjść jakoś naprzeciwko waszym oczekiwaniom, czy jest jakiś tak zwany dialog, czy jakieś pismo przedsądowe było, oni odpowiedzieli, że tak powiem, niegrzecznie, jak to obecnie, czy jest jakaś, może zanim przejdziemy do samego procesu, czy jest jeszcze jakaś szansa, że proces się skończy przed jego zaczęciem, w sensie, czy jednak agencja powie, no dobra, w sumie myliliśmy się, to proponujemy, no nie wiem, 40 tysięcy, a nie 59, co wy na to, tak? Nie, znaczy szczerze mówiąc nie ma tutaj żadnej szansy na porozumienie, ponieważ kierowaliśmy pismo, kierowaliśmy przedsądowe wezwanie do zapłaty, liczyliśmy oczywiście na polubowne rozwiązanie sporu, bo mając na uwadze długość trwających postępowań, niepewność co do rozstrzygnięcia, jakby zawsze dążymy do ugody, gdzie jest to możliwe, kiedy możemy osiągnąć warunki korzystne dla naszego klienta. Więc jak najbardziej chcieliśmy to zrobić, natomiast wezwanie do zapłaty nie zostało odebrane przez pozwanego w tym wypadku. Było ono podwójnie awizowane,
Nie wiemy, jak to będzie miało, jak to będzie wyglądało na etapie procesu sądowego, jak sąd zdecyduje się doręczyć odpis pozwu pozwanemu, czy wtedy odbierze przesyłkę, czy nie. Ja próbowałem również kontaktować się telefonicznie z nimi, natomiast również nikt nie odbierał telefonu podanego na ich stronie internetowej. Także nie mamy tak naprawdę żadnego innego wyjścia niż skierować sprawę do sądu. I tutaj dobrze, że fajnie, że zacząłeś ten temat dotyczący tego, że niewiele osób się decyduje na skierowanie sprawy do sądu. Jakby to jest na pewno kwestia sądu, jest po pierwsze dużo ludzi się boi sądu, boi się iść do sądu, boi się, że sobie nie poradzi. Z sądem często wiążą się koszty i to oczywiście koszty są zatrudnienia pełnomocnika, ponieważ faktycznie bez pełnomocnika w tego typu sprawie trudno sobie poradzić. Są prostsze na pewno sprawy, gdzie myślę, że bez większych problemów, bez pełnomocnika można sobie przed sądem poradzić i sąd pomoże, natomiast tutaj przy niezbyt korzystnym orzecznictwie i dość surowym w tym zakresie warto mieć profesjonalnego pełnomocnika. Są również to koszty opłaty sądowej, gdzie w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli roszczenie jest do 50 tysięcy, to pracownik nie jest zobowiązany do pokrycia z góry tych kosztów, czyli uiszczenia tej opłaty sądowej wszczynając proces, natomiast powyżej 50 tysięcy już jest zobowiązany do uiszczenia tej kwoty, co przy naszej sprawie blisko 60 tysięcy przekroczyliśmy 50 tysięcy, więc nasza klientka byłaby zobowiązana do zapłaty prawie 3 tysięcy złotych opłaty sądowej od pozwu. Natomiast tu też są rozwiązania. My występujemy w imieniu naszej klientki o to, żeby sąd zwolnił ją z kosztów sądowych. Próbujemy wykazać, że po prostu przy tym, że ma rodzinę i określoną ilość dochodu, nie jest w stanie pokryć tych kosztów bez uszczerbku dla siebie i dla utrzymania swojej rodziny. Więc pewne rozwiązania są. Na pewno jeżeli chodzi o pełnomocników, są pełnomocnicy działający pro bono. My w tej sprawie nie działamy pro bono, tutaj chciałbym zaznaczyć, nie chcę Państwa wprowadzać w błąd, natomiast korzystamy ze stawek minimalnych z rozporządzenia regulujących nasze wynagrodzenie, więc liczymy, że jak nasza klientka wygra ten proces, to całość wynagrodzenia, całość kwoty zapłaconej nam tytułem wynagrodzenia odzyska od drugiej strony. Jeszcze jedna kwestia. Chciałbym też zaznaczyć, dlaczego dzisiaj rozmawiamy tak naprawdę. Zdaję sobie sprawę, że proces jest dość trudny, ta sprawa będzie dość skomplikowana. Jakby szukając wsparcia dla naszego stanowiska, zwróciłem się do wielu organizacji związkowych, organizacji społecznych z pytaniem o możliwość wsparcia nas w tej sprawie. Uznałem, że jest to na tyle ważny temat społecznie, że warto mieć wsparcie właśnie w postaci organizacji społecznej. Przyznam, że od większości nie otrzymałem w ogóle odpowiedzi, od części otrzymałem odpowiedź, że niestety nie będą mogli nam pomóc, natomiast Związkowa Alternatywa wyraziła od początku chęć wsparcia nas w tym procesie, nie tylko w kwestii doradzania, ale również chcą wystąpić po naszej stronie w tym procesie, na co nasza klientka wyraziła zgodę i ja jakby nie mam wątpliwości, że to będzie bardzo istotny krok i duże wsparcie dla nas w tej sprawie. No ja też może przy okazji tak, żeby trochę zareklamować związek też od razu, jak jakieś opiekunki nas oglądają, to zachęcam oczywiście, żebyście wstępowały i wstępowali. Od razu też jeden taki sygnał, bo opiekunki, nie wiem czy ty to też tak odczuwasz, bo do mnie często opiekunki się zwracają jako lidera związkowego i mówią, słuchaj, to zadziałaj, nawet po tym jak ogłosiłem, że ten proces wchodzimy, to my też chcemy takiego procesu, nie? A ja napisałem, no dobrze, tylko może byście przynajmniej wstąpiły do
związku, jednak związek jest oddolną organizacją ludzi pracy. Tutaj ta pani, która właśnie ma ten proces, też jest naszą członkinią. W związku z tym my staramy się działać i wspierać głównie nasze członkini, chociaż oczywiście w ogóle jest to nam bliska branża. Sytuacja polskich opiekunek w Niemczech jest no nie najlepsza, mówiąc delikatnie. Tutaj Katarzyna Zaręba-Niedźwiecka coś pisała, 127 euro dziennie. Nie 127, tylko 3 euro dziennie. Właśnie na tym cały ten problem polega, że to są tak bulwersujące stawki, dlatego że pracodawcy uważają, polscy niestety, ci, którzy zatrudniają w Polsce, że oni w ogóle mogą sobie lekceważyć przepisy, aby suma summarum łącznie ze wszystkim opiekunka na swoje wychodziła, w sensie zarabiała trochę więcej niż w Polsce. Tak? Jak zarabia trochę więcej niż w Polsce, to ich zdaniem już jest wszystko w porządku, niezależnie od tego, jakie są przepisy prawa niemieckiego i nawet jakie są przepisy prawa polskiego, no bo rzeczywiście jeżeli jest tak na przykład, że ja bym nawet w Polsce miał umowę i w ramach tej umowy bym dostawał dziennie złotówkę za godzinę, a do tego miałbym na przykład, nie wiem, dietę jakąś, tak, to byłoby nielegalne. Nawet jakby ta dieta była ustalona na dosyć wysokim poziomie, to nie można sobie płacić kwoty, jak mówię, 3 euro za dzień albo złotówki za godzinę, bo po prostu są inne przepisy, złamanie prawa pracy. Piotr Strychalski, tutaj też nasz taki stały widz, pisze, że jest zwolennikiem, wielkim zwolennikiem polubownego, negocjacyjnego rozwiązywania sporów. Droga sądowa to zawsze dla stron czas i koszt obustronnie. Ja się zgadzam i wadko, że właśnie Bartosz sam mówi, no, że pisał do firmy, a firma albo udaje, że jest firmą krzakiem, albo po prostu nie chce negocjować. No jakby wola tutaj jest i była, więc ja dlatego zadałem celowo to pytanie, czy jest jakaś szansa na dialog. My może jako związek też spróbujemy trochę sprawę nagłośnić, żeby tą agencję obudzić. Jeżeli się obudzi i zaproponuje coś konkretnego, godnego, no to będzie się można wtedy zastanawiać. Paweł Żebrowski i inne związki w tym momencie powinny być bojkotowane. Znaczy ja nie chcę akurat w tym programie mówić o innych związkach, mam krytyczne podejście do OPZZ-u i Solidarności, natomiast no cóż, jeżeli inni by chcieli nam pomagać, zachęcam wszystkich, nie tylko osoby działające w naszym związku. Paweł Krzysztof Kołdzie, można mieć złotówkę za godzinę w umowie o pracę i będzie to legalne. No nie, w Polsce tak nie jest, ani w Niemczech tym bardziej tak nie jest. No jednak są minimalne stawki, o które też się bijemy co rok. Paweł Krzysztof Kołdzie też mnie krytykuje za to, że pisuje do Wyborczej. To może w jakiejś dalszej części programu o tym porozmawiamy. Uważam, że pisać do Wyborczej o prawach pracowniczych na tematy związkowe nie kłóci się z byciem związkowcem. Najbliższy tekst będzie poświęcony mój budżetówce. No ale to o tym później będziemy rozmawiać. A jeszcze ostatni głos widzę i zaraz ci oddam głos. Bartoszu, Wojtek Polak. Praca wielu takich agencji to po prostu skandal i draństwo. To by się przydały szersze i konkretne przepisy unijne, bo obawiam się, że przy jakości władzy w Polsce będzie on trwał jeszcze długo. No to rzeczywiście jest problem, do którego może zaraz przejdziemy, tylko jeszcze chciałem trochę o tym procesie porozmawiać, bo ja też niestety widzę, że Polska trochę, że tak powiem, nie nadąża, celowo może nie nadąża za Unią Europejską i słabo jest z tymi przepisami, ale do tego zaraz wrócimy. Jeszcze chciałem wrócić do tego procesu i żeby trochę skupić się na tej twojej i waszej linii argumentacyjnej, naszej również, my przecież będziemy brać udział w tym procesie. Może nie będziemy też wszystkiego zdradzać, no ale generalnie jakby nie mamy nic też przeciwko, żeby ten proces nagłośnić, wręcz przeciwnie, żeby to był też przykład dla innych opiekunek w Niemczech, żeby to może była jakaś linia orzecznicza. Ale generalnie rzecz biorąc tak, mamy umowy zlecenia i mamy umowę na etat. Duża część naszych widzów jakby nie wie, czym to się różni i duża część naszych widzów, szczególnie młodych, w ogóle nie wie, co to jest etat. No niestety, taki mamy w Polsce klimat. No i właśnie, jak to jest z tym etatem w branży opiekuńczej? Jak przygotowywałeś ten pozew i rozmawiałeś właśnie ze swoją klientką, to jak argumentujecie, że to jest umowa etatowa, tak? Jak chcecie przekonać sąd? No i też naszych widzów, tak? Co to się oczywiście. Może zacznę od tego, że od różnic między umową o pracę a umową zlecenia, bo to jest punkt wyjścia od tego, żeby zakwalifikować dany stosunek prawny albo jako umowę o pracę, albo umowę zlecenie. Tytułem wstępu można zaznaczyć, że umowa o pracę jest regulowana w kodeksie pracy, czyli jest to odrębna ustawa, która zawiera kompleksową regulację w kwestii stosunku pracy, ochrony pracownika. Są oczywiście inne przepisy wykonawcze, które przewidują również ochronę pracownika. I po drugiej stronie mamy umowę zlecenia, która reguluje
kilkanaście przepisów kodeksu cywilnego i tak naprawdę ci pracownicy poza treścią umowy nie są chronieni kodeksem pracy czy też innymi ustawami. Tak naprawdę cała ta ochrona ich opiera się na treści umowy zlecenia, która często jest narzucana przez tą silniejszą stronę stosunku prawnego, czyli zleceniodawcę. Więc już tutaj mamy pewną taką nierówność między tymi umowami. Jeżeli chodzi o takie cechy charakterystyczne jednego i drugiego stosunku prawnego, umowa o pracę opiera się na osobistym świadczeniu pracy, natomiast w przypadku umowy zlecenia nie ma takiej konieczności. Praca może być wykonywana przez podwykonawców. W tej naszej umowie zlecenia co prawda jest zapis, że opiekunka może, znaczy generalnie jest napisane, że opiekunka jest zobowiązana do świadczenia pracy osobiście, a pod zlecenie tych czynności może nastąpić tylko pod warunkiem pisemnej zgody zleceniodawcy. I tutaj mamy kolejny pozorny zapis, ponieważ w rzeczywistości nie było absolutnie takiej możliwości, żeby nasza klientka podzleciła komuś zapis, te czynności opiekuńcze, a nie decyduje to, co mamy zapisane w umowie. Ja jeszcze tutaj przepraszam za trochę zmianę tematu. Umowa nazywała się umowa zlecenia wykonywania czynności rekrutacyjnych, promocyjnych i reklamowych oraz usługi opieki. Czyli tak naprawdę na samym końcu mamy określenie, że jest to umowa regulująca usługi opieki, a wskazuje na czynności rekrutacyjne, promocyjne i reklamowe, których nasza klientka nigdy nie wykonywała, nie miała odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji tak naprawdę do wykonywania tych czynności. Było to wykonane tylko w celu optymalizacji ubezpieczeniowej, czyli ponoszenia mniejszych kosztów przez zleceniodawcę. Więc jakby na pierwszy rzut oka widać, że ta umowa jest pozorna. I tutaj zapis taki, że pani Elżbieta może sobie podzlecić wykonywanie tych świadczeń, oczywiście jest oczywistą nieprawdą, jest pozorny i tak naprawdę nieważny taki zapis. Przy umowie zlecenia oczywiście możemy podzlecać te czynności. Stroną umowy zlecenia mogą być spółki, to znaczy jeżeli na przykład ja działam w formie spółki adwokackiej, to ktoś może zlecić to w spółce adwokackiej. Ja mogę posługiwać się przy wykonywaniu tego zlecenia na przykład moimi pracownikami. Więc tutaj takiego osobistego świadczenia nie jest to konieczne. Chociaż czasem też w umowie zlecenia może być to przewidziane, że musi być świadczenie pracy osobiste. Drugi taki chyba najbardziej charakterystyczny i najbardziej problematyczny z punktu widzenia tej naszej sprawy element umowy o pracę to jest podporządkowanie, czyli świadczenie pracy pod kierownictwem, pracodawcy. No i tutaj mamy taką wątpliwość, czy to, że na co dzień ta praca nie była kontrolowana przez pracodawcę, no jeżeli jest to praca świadczona w domu osoby starszej na przykład, no trudno się spodziewać, żeby tutaj polski pracodawca na stałe przebywał tam i kontrolował tą pracę. No jest to niemożliwe, no jednak dostosowujemy te warunki danej umowy do realiów. W realiach takiej sprawy to podporządkowanie w naszej ocenie znajduje odzwierciedlenie po pierwsze w warunkach umowy, gdzie szczegółowo są opisane obowiązki i to w jaki sposób nasza klientka powinna świadczyć te usługi. Po drugie jest kwestia raportowania. Raz w tygodniu powinna przesyłać raport z przeprowadzonych działań opiekuńczych. Po trzecie pracodawca tutaj dzwonił kilka razy w tygodniu, dopytywał się o szczegóły związane z wykonywaniem pracy. Pracodawca też tutaj wskazywał szczegółowo miejsce i czas świadczenia pracy, to znaczy nasza klientka nie miała dowolności co do tego, czy przyjdzie do pracy, do której pracy i w jakich godzinach będzie pracowała. Była zobowiązana do świadczenia pracy w ściśle określonym czasie wskazanym przez pracodawcę w grafiku. Natomiast w przypadku umowy zlecenia takiego podporządkowania nie ma, to znaczy po pierwsze jakieś wytyczne co do tego, jak powinniśmy pracować, jak powinniśmy świadczyć usługi, mogą być zawarte w umowie zlecenia, to nie jest wykluczone. Natomiast
co do zasady zleceniobiorca powinien mieć taką trochę swobodę w świadczeniu, to znaczy nie jest ograniczony miejscem, może świadczyć tą pracę z dowolnego miejsca. Jeżeli ktoś mi zleca czynności prawne, bo umowa zlecenia jest typową, ja tu mogę się odnieść na osobistym przykładzie, bo zazwyczaj są to umowy zlecenia, które ja zawieram z klientami, to ja jestem swobodny w tym, jak to robię, jestem swobodny to, kiedy to robię i gdzie to robię. Mogę to robić z biura, mogę to robić w domu, mogę to robić w sądzie na przykład. I oczywiście o dowolnej porze. Tutaj nasza klientka takiej swobody nie miała. Co jeszcze? Na pewno ryzyko gospodarcze. Tutaj pracodawca, czyli ten zleceniodawca nasz zawierał umowę z tymi rodzinami niemieckimi o opiekę. To nie nasza klientka zawierała te umowy, nie miała na nie żadnego wpływu i to pracodawca ponosił całe ryzyko i techniczne, i organizacyjne, i gospodarcze. Więc w naszej ocenie wszystkie tutaj te elementy stosunku pracy zaistniały. Dodam jeszcze, że w przypadku, jeżeli tutaj już wchodzimy trochę w orzecznictwo i jak to wygląda w praktyce, jeżeli jest tak, że w danym stosunku prawnym, a tutaj też pewnie tak jest, że to nie jest aż takie oczywiste na pierwszy rzut oka, jeżeli występują zarówno elementy umowy o pracę, jak i umowy zlecenia, to w pierwszej kolejności badamy to, czy dana umowa jest umową pracą, czy umową zlecenia, badamy treść i sposób jej wykonywania. Jeżeli dokładnie zbadamy te kwestie i właśnie dochodzimy do wniosku, że są tutaj elementy obu stosunków prawnych, to badamy, które elementy są przeważające. Jeżeli w którąś stronę możemy się przychylić, to powinniśmy powiedzieć, że jest to dany stosunek, czyli na przykład umowa o pracę, jeżeli jest w warunkach właśnie wskazanym w artykule 22 kodeksu pracy. Natomiast jeżeli te elementy gdzieś są wyważone, to wtedy sądy często decydują, że decydująca jest wola stron. Czyli jeżeli strony zawarły umowę zlecenia, to jest to umowa zlecenia, a nie umowa o pracę. Ja nie do końca zgadzam się. Zdaję sobie sprawę, że jest to stanowisko Sądu Najwyższego i dlatego trochę trudno przełamać to orzecznictwo. Natomiast trochę nie zgadzam się z tą argumentacją, szczególnie w przypadku zawodów takich jak opiekunki w Niemczech. Moja klientka zawarła tą umowę w 2020 roku po wybuchu pandemii koronawirusa, gdzie sytuacja na rynku była pracowniczym była na pewno trudna. Czy możemy mówić o autonomicznej woli stron w sytuacji, w której tak naprawdę wiele polskich opiekunek działa tak naprawdę pod przymusem, gdzie tak naprawdę jest wyzyskiwana przez te silne agencje, które mogą im narzucić i właśnie tak jak Piotrze powiedziałeś, dać im parę złotych więcej, niż by zarobiły w Polsce i wysłać do pracy w Niemczech, gdzie oni zarabiają za to tak naprawdę duże pieniądze, a te polskie opiekunki zarabiają niewiele więcej, niż zarobiłyby w Polsce. Moim zdaniem nie możemy tu mówić o autonomicznej decyzji, o autonomicznej woli stron tego stosunku prawnego, tylko możemy mówić o formie jakiegoś gospodarczego przymusu na te osoby, które po prostu pod wpływem zmieniającego się rynku są zmuszone do podjęcia pracy w takich warunkach. I to też będziemy na pewno mocno akcentować w tym postępowaniu. Ja chciałem się jeszcze ciebie dopytać, bo to jest sprawa w sumie bardzo ważna dla wielu opiekunek w Niemczech. Jak było liczone te 59 tysięcy? Bo ja zacząłem tak sobie sam nawet teraz nawet myślałem, bo myśmy rozmawiali oczywiście przed tym programem kilka razy na temat tej sprawy, ja czytałem ten pozew. Natomiast teraz nawet tak zacząłem się zastanawiać, bo tak, opiekunka dostała pewną kwotę, ale samo wynagrodzenie wyniosło 3 euro dziennie, czyli w ogóle coś totalnie absurdalnego. To znaczy mówię to jako też i osoba trochę znająca kodeks pracy, jako związkowiec, no jako też człowiek po prostu, tak? W Niemczech płaci 3 euro dziennie, no to jest po prostu jakaś katastrofa. No tak. No ale tak, teraz jak chodzi o przepisy, to mamy w Polsce
płacę minimalną 3000 obecnie, 10 wtedy była troszeczkę niższa, tak? Płaca minimalna godzinowa już jest 19,70, również w ramach umów zleceń, wtedy tam była w 2021 18,60, trochę mniej w 2020, no ale w Niemczech dla odmiany, teraz płaca minimalna godzinowa jest rzędu 10 euro, no wtedy była troszkę niższa, ale niewiele, powiedzmy 9. No i właśnie, i teraz nawet jeżeli wyobraźmy sobie, że sąd będzie... No jednak to była umowa zlecenie, spoko, tak? No ale w ramach umowy zlecenie, przecież Niemcy też mają stawki minimalne dla umów zleceń godzinowe. W związku z tym ja się tak mówię, teraz się zastanawiam, że w ogóle ta stawka wydaje mi się tak karygodnie niska, że nawet jeżeli by to miała być umowa cywilnoprawna, no to w umowie cywilnoprawnej też nie można wpisać 4 grosze za godzinę, tak? Znaczy tak mi się, tak jak mówię, głośno kombinuję, znam lepiej prawo polskie niż niemieckie, natomiast, natomiast jako... Bo rozumiem, że pozew jest skonstruowany w ten sposób, że wyliczasz stawkę w ramach umowy etatowej i stawki niemieckie minimalne liczysz, czy jak to jest skonstruowane, bo to jest ważny szczegół, znaczy no, właśnie problemu. Liczę tak, jakby strony zawarły umowę o pracę i niestety z naszego researchu prawnego na etapie przygotowywania pozwu, jeżeli byś by uznać, że była to umowa zlecenia, no to niestety na gruncie prawa niemieckiego nie chronią nas te przepisy międzynarodowe, które i ta dyrektywa, która nakazuje stosowanie tych samych stawek, ta dyrektywa europejska, która nakazuje stosowanie stawek, które obowiązują w Niemczech. Więc tak ważne jest dla nas, żeby jednak uznać ten stosunek za stosunek pracy. A jak wyliczyliśmy roszczenie, no to... W prosty sposób, po prostu policzyliśmy, ile godzin dziennie pracowała pani Elżbieta, przemnożyliśmy to przez minimalną stawkę i odjęliśmy to, co faktycznie otrzymała. Zaznaczam, że nasze roszczenie nie obejmuje na razie pracy w godzinach, dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, czy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Doszliśmy do przekonania, że najpierw wystąpimy o tą podstawę, ewentualnie rozszerzymy pozew, bo też wystąpienie o te dodatkowe składniki, które niewątpliwie pani Elżbiecie również się należą, wymagałoby na pewno przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego na okoliczność treści prawa obcego. My nie znamy prawa niemieckiego i polski sąd też sam nie może sobie ustalić tego prawa. Tak naprawdę konieczne by było przeprowadzenie dowodu z prawnika niemieckiego, który by powiedział nam, jak wyliczyć to wynagrodzenie. Taki dowód to są też kolejne koszty i kolejny czas oczekiwania, dlatego na wstępie ustaliliśmy, że jeżeli wniesiemy pozew o tą podstawę, o te 50 kilka tysięcy złotych, blisko 60, jeżeli druga strona nie zakwestionuje nam tego roszczenia, to my nie chcemy sobie komplikować sprawy tymi nadgodzinami i tym ekwiwalentem. Natomiast jeżeli dojdzie do sporu, druga strona zakwestionuje faktycznie wysokość roszczenia, no to niewątpliwie będziemy zwiększać tak naprawdę tą wartość przedmiotu sporu. Tutaj Wojtek Polak pyta o coś, co ja chciałem trochę poruszyć. Czy Niemcy jakoś nie próbują tego problemu uregulować, czy raczej obecna sytuacja jest dla nich wygodna? Ja muszę powiedzieć, że rzeczywiście też jako związkowiec, całość jest dla nas strasznie skomplikowana, jak też się temu przyglądałem, że to jest generalnie, tak rozumiem, że tutaj w tej sytuacji było podobnie, że opiekunka podpisała umowę z agencją polską, Polska podpisała z agencją niemiecką, a niemiecka podpisała z rodziną. No i ten pieniądz sobie krąży, rodzina daje pieniądze, z czego połowę sobie przejmuje agencja jedna i agencja druga, a opiekunka dostaje do kieszeni ochłapy. I to jest, nie wiem, czy jakby podobnie, że tak powiem, spotykasz się z przypadkami, bo jakby z mojego doświadczenia i z rozmów wynika, że to jest najczęstszy obieg, że tak powiem, 50% idzie do kieszeni agencji polskich i niemieckich, a 50% w najlepszym przypadku do kieszeni opiekunki. I bardzo często jest też tak, że sama rodzina niemiecka trochę nie wie, o co chodzi, że dała przecież dużą kasę, to wszyscy powinni być zachwyceni, tak? Jeszcze, że niemieckie państwo czasem dopłaca do całego interesu. W związku z tym, no całość trochę wygląda, jakby trzeba być ostrożnym procesowo, ale całość trochę mafijnie wygląda, generalnie rzecz biorąc. No i nieracjonalnie, tak? To znaczy, my na przykład jako związek mamy taki pomysł, żeby w ogóle zlikwidować pośredników i żeby po prostu obieg był między polskimi władzami i niemieckimi.
czy to samorządowymi, czy państwowymi, już mniejsza o to, żeby one po prostu miały spis opiekunek, po drugiej stronie spis rodzin, no i przekazujemy, no i się płaci. No i to jest jakby proste, a tu są jakieś dziwne agencje, które w ogóle wiedzy nie mają, tak jak ja z nimi rozmawiam i sprawdzam ich. Nic nie robią tak naprawdę, nie chronią tych opiekunek, więc właściwie mi się narzuca cały czas pytanie, po co w ogóle te agencje są, poza tym, że trzepią, mówiąc kolokwialnie, potężne pieniądze i znacznie większe niż opiekunki. Więc to jest w ogóle dla mnie jakiś problem, bo rzeczywiście mam wrażenie, że to jest system, który służy zacieraniu odpowiedzialności, tak? Że z kim innym opiekunka podpisuje umowę, a z kim innym rodzina niemiecka podpisuje umowę i w konsekwencji wszyscy są niezadowoleni poza agencjami. Zgadzam się. Zwróć, Piotrze, uwagę, że często te agencje działają na przykład w formie spółek ZO, spółek komandytowych, czyli takiego podmiotu w naszym prawie, gdzie ta odpowiedzialność jest najbardziej rozmyta, a osoby rzeczywiście odpowiedzialne mogą się pod tymi spółkami skutecznie schować i uniknąć jakiejkolwiek odpowiedzialności bardzo często. Jeżeli chodzi o ten problem, to z mojego doświadczenia wynika, że on jest zauważany w Niemczech, on jest zauważany w całej Europie. Sądy niemieckie tak naprawdę odważniej walczą z tym problemem niż sądy polskie i pojedyncze wyroki sądów niemieckich na korzyść opiekunek się pojawiają. Bodajże w ubiegłym roku była taka sprawa bułgarskiej opiekunki, której sąd niemiecki postanowił wypłacić również wynagrodzenie, nie tylko ten czas pracy, ale również czas, gdzie mieszkała z rodziną niemiecką i pozostawała w gotowości do pracy. Wtedy jest obniżona stawka o 50%, ale ona dalej jest w pracy i w każdym momencie może musieć tą pracę świadczyć. Także problem niewątpliwie jest zauważany, natomiast jeżeli nawet popatrzymy sobie na artykuły w internecie, no to jakby zauważany ten problem jest już przynajmniej od kilku, jak nie od kilkunastu lat. A dalej, jeżeli chodzi o przepisy, jesteśmy w tym samym miejscu. Wydaje się, że tym naszym sądom też trochę brakuje może w jakiś sposób odwagi, może jakiegoś impulsu do zmiany, bo w mojej ocenie mamy przepisy, które pozwalają nam pomóc opiekunkom, jakby zobaczyć, że są w przymusowej sytuacji, ustalić, że tak naprawdę ta praca jest świadczona w warunkach prawa pracy, a nie kodeksu cywilnego i po prostu zrównać sytuację naszych opiekunek z opiekunkami w Niemczech. Ja tutaj przywołuję jako dobry przykład moim zdaniem sprawy frankowe, które również prowadzimy. Początkowo, przecież jeszcze jak kilkanaście lat temu pierwsze sprawy frankowe trafiały do sądów, to konsumenci przegrywali, również te pozwy zbiorowe były przegrywane. Jednak to samo zaparcie i konsumentów i kancelarii ich reprezentujące doprowadziło do tego i pytania do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości doprowadziły do tego, że w tym momencie sytuacja jest diametralnie inna i udało się wspólnymi siłami gdzieś ten kierunek orzeczniczy zmienić i w tym momencie w większości te sprawy frankowe są wygrywane przez frankowiczów i sądy uznają, że kredyty frankowe mają klauzule niedozwolone. I gdzieś głęboko wierzę, że również w tym temacie ta tendencja orzecznicza, gdzie tak naprawdę nie ma dużego orzecznictwa, natomiast jest kilka orzeczeń niezbyt korzystnych dla nas, że ten kierunek orzeczniczy możemy zmienić. Jeszcze dodam, że często tutaj w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy diabeł tkwi w szczegółach. Każdy ten stosunek prawny jest ustalany odrębnie. Ja czytając te wyroki dla nas niekorzystne, często widziałem na przykład, okej, ale tu mi się coś nie zgadza z moją sprawą. U mnie jest jednak korzystniej dla mojej klientki. I wierzę, że jednak ta suma tych małych elementów pozwoli na ustalenie, że tutaj w tej sprawie faktycznie istniał stosunek pracy. Ja nie mówię, że w każdej sytuacji opiekunki w Niemczech będziemy mieli taką samą możliwość. Natomiast w przypadku, nawet jeżeli te umowy są pozorne i nawet zawierają zapisy, które realnie tak ten stosunek pracy nie wyglądał, na pewno możemy z tym walczyć. Mhm. Tak, to tak może podsumowując, bo
nie jestem prawnikiem, więc takie pytanie, czy myślisz, że na przykład, czy mimo wszystko zwycięstwo w takiej sprawie sprawia, że, bo też pewnie trochę nas opiekunek ogląda, czy takie zwycięstwo może być jakoś precedensowe? No nie jesteśmy jakimiś tam Stanami, no ale z drugiej strony nawet ja miałem kilka procesów sądowych, no to często jest tak, jak mówi orzecznictwo, więc to jest taka, że generalnie prawnicy wykorzystują często to, co już zostało powiedziane, sugerując sędziemu, że no niech pan słucha, czy pani, no generalnie rzecz biorąc wypadało, żeby było konsekwentnie, tak? Więc czy to może być takie domino? Tak jak powiedziałeś, nie mamy w Polsce systemu precedensowego, więc... Na pewno to nie będzie tak, że jeżeli zapadnie dla nas korzystne rozstrzygnięcie, to że każde kolejne będzie korzystne. Natomiast na pewno korzystne rozstrzygnięcie w tej sprawie będzie ważnym argumentem dla kolejnych spraw podobnych. No niewątpliwie my bardzo często posługujemy się, prawnicy, orzeczeniami w innych sprawach i dla sądów to jest bardzo istotne, ponieważ jeżeli ktoś już kiedyś zajął takie stanowisko, opisał dokładnie ten problem, no to jest duża szansa, że to stanowisko zostanie po prostu przyjęte też w innych sprawach. Ja na to głęboko liczę, mam nadzieję, że to się uda, tym bardziej, że ja też może tutaj to zrobiłem taką trochę negatywną atmosferę, że są przegrywane te sprawy. Ich nie jest dużo, spraw opiekunek, natomiast generalnie sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy są również wygrywane i na przykład opiekunek też w rok zeszłego roku bodajże, czytałem chyba nawet dzisiaj, opiekunek, które pracowały w szpitalu i one wygrały i chyba około 10 opiekunek sąd ustalił, że ten stosunek pracy faktycznie istniał, więc to jest jak najbardziej do zrobienia, tylko trzeba dokładnie i precyzyjnie przygotować to roszczenie, nie popełnić żadnych błędów. No i liczę, że to pozwoli na uzyskanie dobrego rozstrzygnięcia. Nasz pozew jest już właściwie gotowy, to jest 20, mniej więcej już teraz doszło do 20 stron no takiej rzetelnej argumentacji prawnej, także myślę, że sąd nie przejdzie koło tego obojętnie. To jeszcze ostatnie pytanie, jak to jest teraz z terminami i jak się spodziewasz, że ja wiem, jak sądy w Polsce działają, no sam widziałem, że często to trwa, ale w tego typu sprawach myślisz, że jaki teraz będzie tryb w ogóle, tak już technicznie nawet, czy będą jacyś świadkowie wzywani, czy spodziewasz się pierwszej rozprawy, nie wiem, za 3 miesiące, czy za 6, jak myślisz tak jako prawnik realnie? Wiesz co, to w dużej mierze zależy od tego, do którego sądu sprawa trafi. My skierujemy sprawę, bo ten pozew jest gotowy, ale dopiero wyjdzie na dniach, do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie. Z mojego doświadczenia wynika, że sprawy pracownicze są tam prowadzone dość sprawnie. Czyli nie czeka się dłużej na pierwszy termin rozprawy niż kilka miesięcy. Mam nadzieję, że 3-4 miesiące to jest realny czas, gdzie możemy spodziewać się pierwszego terminu i tak naprawdę w mojej ocenie jest duża szansa, że to na pierwszym terminie rozprawy się zakończy ta sprawa, ponieważ tak naprawdę zgłosiliśmy wniosek o przesłuchanie naszej klientki, masę dokumentów oczywiście do tego. Mamy nadzieję, że związkowa alternatywa również na tym terminie rozprawy z nami się pojawi i również zajmie stanowisko, ale tu nie będzie biegłych, no chyba, że druga strona zakwestionuje tą wysokość roszczenia, no to wtedy biegły będzie ustalał te przepisy niemieckie. Zobaczymy, tak naprawdę trudno przewidzieć tok postępowania, może się zdarzyć tak, że pozwany w ogóle nie ustosunkuje się do pozwu, bo go nie odbierze tak jak wezwania do zapłaty. Wtedy nawet sąd mógłby wydać wyrok zaoczny bez poznania stanowiska drugiej strony i wtedy mógłby dać wiarę w całości naszemu stanowisku i tak naprawdę sprawy spornej by nie było. Natomiast jeżeli druga strona wejdzie w spór i pozgłasza swoich też świadków i będzie chciała przesłuchiwać strony, no to ten spór może potrwać trochę dłużej. Ja mimo wszystko mam nadzieję, że w tym roku w pierwszej instancji pierwszą instancję zakończymy.
No dobra, dobra, to bardzo Ci dziękuję. W swoim imieniu mogę powiedzieć w związku, że my będziemy, tak jak obiecywaliśmy, się bardzo chętnie zaangażujemy w tą sprawę, będziemy nagłaśniać kolejne etapy. Mamy nadzieję, że skończy się na pierwszym etapie i nagłośnimy po prostu sukces, który też będzie dla nas bardzo ważny, bo będziemy rozpowszechniać informacje po różnych też forach opiekuńczych i zachęcać inne opiekunki, żeby też się nie bały. To na pewno byłby taki dobry sygnał. Takiej no odwagi po prostu, że warto walczyć o swoje, także nawet jak to trochę kosztuje, nawet jak to trochę stresu też kosztuje i pieniędzy, no to mimo wszystko warto się postawić. To byłby też taki sygnał dla agencji, no że nie warto oszukiwać, bo można dostać plecy, tak? Więc byłby to na pewno bardzo wyrok potrzebny. Niewątpliwie plusy są jeszcze, przepraszam, że tak na koniec, bo niewątpliwie plusy są bardzo duże, bo często mówimy tutaj o bardzo wysokich kwotach, więc oczywiście to trochę kosztuje, trochę czasu i stresu na pewno się z tym wiąże, natomiast korzyści, które może taka opiekunka uzyskać dzięki skierowaniu sprawy do sądu, są bardzo wysokie. Także jest o co walczyć i myślę, że taka jedna wygrana sprawa może dać bardzo dużo kolejnym. No ja też tak myślę. Dobra, to bardzo Ci dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję do... również, jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i do usłyszenia. No. Na razie. No, a ja słuchajcie, tak myślałem, czy może jeszcze trochę teraz powiecie o opiekunkach, ale może zróbmy jednak krótką przerwę. Po przerwie jeszcze trochę powiem o sektorze opieki i również chciałem z Wami porozmawiać o sytuacji w sferze budżetowej, która niestety nie jest wesoła. Ani polskie państwo nie dba o polskich pracowników za granicą, ani polskie państwo nie dba o pracowników w kraju, więc tak naprawdę nie dba o żadnych pracowników, co jest bardzo dla mnie jako związkowca smutne. No my będziemy starali się i staramy się o tych pracowników i pracownice zadbać. Natomiast proponuję, żebyśmy teraz zrobili przerwę na krótką piosenkę, a później, jak mówię, wracamy do sytuacji opiekunek i do sytuacji budżetu, tutaj takiego przeglądu związkowego wydarzeń. Za chwilę się widzimy. Thank you.
rozsądek to cudzie. I wracamy. Piotr Mlewicz, Czas na Związki. Tak jak słyszeliście, trochę było o sytuacji polskich opiekunek w Niemczech. Mieliśmy gościa, prawnika Bartosza Śliwińskiego. Bardzo się cieszę, że ta sprawa sądowa będzie. Tak jak deklarowałem, Związkowa Alternatywa w tą sprawie się zaangażowała i zaangażuje. To znaczy będziemy w tym procesie brać udział. Nie mówiliśmy, jaka to jest nazwa firmy na tym etapie, jeszcze z panem Bartoszem, z Bartoszem Śliwińskim, tego nie ustalaliśmy szczegółowo, natomiast będę was informować, wtedy też spytam się tej opiekunki, czy ona zgadza się, żeby wymieniać jej nazwisko. Chociaż w gruncie rzeczy chodzi o precedens, chodzi o to, żeby poprawić sytuację wszystkich opiekunek. Od razu do opiekunek, które nas oglądają, zachęcam was, abyście walczyły o swoje prawa. Zapraszam was oczywiście do Związkowej Alternatywy. Często się do mnie zwracacie, nawet osobiście, i czasem jesteście rozczarowany, jak ja wam od ręki nie mogę czegoś załatwić, no więc ja was informuję, że Związek Zawodowy to jest coś takiego, to jest taka organizacja, która jest oddolną organizacją ludzi pracy, więc im nas jest więcej, tym więcej możemy zrobić, tak? Dlatego, że u nas jest składka 10 zł od osoby fizycznej, 2 zł od osoby, która jest w związku, więc jeżeli opiekunki są osobami fizycznymi, które do nas należą, to płacą 10 zł składki. Dzięki tym składkom my możemy prowadzić działania, pisać pisma do ministerstwa, wspierać was w procesach, interweniować u pracodawcy. No generalnie tak to wygląda. Nie mamy żadnych pieniędzy od rządu czy od samorządu. Po prostu jesteśmy finansowani sami przez siebie i przy okazji staramy się działać na rzecz naszych członków i członki. W związku z tym też zapraszamy, żebyście do nas przystępowały. Tutaj widzieliście, że puściliśmy ten mini podręcznik, ten kurs samopomocy dla polskich opiekunek w Niemczech. Ja go reklamuję nie tylko dlatego, że Związkowa Alternatywa go przygotowała, ale też dlatego, że w tym podręczniku jest bardzo dużo o tym, co rozmawialiśmy właśnie z prawnikiem odnośnie umów zleceń, odnośnie umów etatowych. I pamiętajcie, jedna rzecz, jeśli chodzi o moją radę dla wszystkich polskich opiekunek i opiekunów, uważajcie, co podpisujecie. Uważajcie, co podpisujecie. Tutaj też Piotr Strycharski pisał, że warto pewne rzeczy załatwiać na drodze komunikacji. Oczywiście, że z tą komunikacją jest czasem ciężko, bo pracodawcy bywają po prostu nieuczciwi, bo pracodawcy wykorzystują swoją przewagę, bo pracodawcy wykorzystują niewiedzę drugiej strony, bo pracodawcy podsuwają niekorzystne zapisy, żebyście je podpisywały i później na nie grają. Natomiast generalnie rzecz biorąc, jak będziecie bardziej krytyczni, jak będziecie te umowy czytać, jak będziecie naciskać na te agencje, żeby one przestrzegały prawa, jak będziecie nagłaśniać te patologie, chociażby pisząc do nas, do Związkowej Alternatywy o tych patologiach, to też łatwiej nam będzie z tymi agencjami walczyć, to też te agencje bardziej po prostu będą się was bały i być może uda nam się ten rynek trochę naprawić, ten rynek właśnie opiekuńczy w Niemczech, bo on jest rzeczywiście bardzo patologiczny. Polskich opiekunek w Niemczech jest kilkaset tysięcy. Tak, on jest dostępny w całości online, pyta Wojtek Polak. Zresztą tutaj był link puszczony, więc może jeszcze poproszę wydawcę, może jeszcze raz pójść ten link do tego naszego kursu samopomocy, bo on jest krótki, to ma około 40 stron i rzeczywiście takie podstawowe rzeczy tam są zawarte. My oczywiście walczymy o to, żeby poprawić przepisy dotyczące sytuacji polskich opiekunek, ale w tym podręczniku rzeczywiście sporo jest właśnie na temat właśnie sytuacji polskich opiekunek, na czym polega umowa zlecenie, na czym polega umowa na etat. To, co duża część tego, co mówił też właśnie Bartosz Śliwiński.
Więc zachęcam Was do lektury. Jak mówię, prostym językiem zrozumiałem, myślę, że dla każdego z Was. Staraliśmy się właśnie nie chodzić w jakieś takie subtelności prawne, tylko sygnalnie, na czym polegają takie największe niebezpieczeństwa dotyczące sektora opieki. Więc tutaj poczekajcie, bo mnie realizator prosi, żebym jeszcze raz tego linka wysłał, to on Wam zaraz prześlę. O, już za chwilę otrzymujecie. Jak ktoś będzie chciał sobie przeczytać i sobie otworzyć, to zaraz pewnie tu kolega wrzuci. Przejrzę tylko też wasze komentarze, co wcześniej napisaliście. W przypadku Holandii Wojtek Polak też jest mnóstwo patologii, nie tylko jeśli chodzi o opiekunki, w ogóle cała działalność agencji pośrednictwa pracy jest mocno patologiczna. Dokładnie się z tym zgadzam. Ja w ogóle jestem zwolennikiem tego, żeby te agencje pośrednictwa możliwie eliminować z rynku pracy. One są takimi uśmieciawiaczami rynku pracy, nic nie wnoszą, nic nie zapewniają opiekunkom. Właściwie chciałoby się powiedzieć, że jeżeli agencja pośrednictwa pracy załatwia pracę polskiej opiekunce w Niemczech, no to taka agencja powinna nią się zajmować, powinna znać się na rzeczy, powinna pomagać opiekunce, jak jest jakiś problem, powinna wszystko organizować, powinna interweniować, jak prawa opiekunki opiekunek są łamane, a tymczasem same agencje łamią te prawa, znaczy one nie pomagają opiekunce w przestrzeganiu prawa wobec nich, w obronie ich praw, tylko wręcz te prawa łamią, w związku z tym no te agencje są moim zdaniem zazwyczaj szkodnikami, powiem tak, zazwyczaj szkodnikami. I tak jak zauważyliście, może próbowałem ten schemat nakreślić, więc powtórzę Wam raz jeszcze, jak to wygląda, żeby to było jasne. Jeżeli są tu opiekunki, to mnie poprawcie, czy napiszcie coś od siebie. Zazwyczaj wygląda to tak. Polska opiekunka w Polsce podpisuje umowę z polską agencją w Polsce, z polską agencją zatrudnienia na pracę w Niemczech i dostaje zazwyczaj dosyć śmieciowe warunki zatrudnienia. Czyli tak jak tutaj prawnik opisał, na przykład 3 euro dziennie plus jakieś tam diety, łącznie się sumuje na przykład na, nie wiem, 1000 euro miesięcznie, ale samego wynagrodzenia jest bardzo mało. Czyli generalnie agencja omija prawo. Ale z drugiej strony mamy niemiecką rodzinę, której jest osoba, którą się ma zajmować opiekunka, i ta niemiecka rodzina podpisuje umowę z niemiecką agencją, nie z polską, z niemiecką agencją. Zazwyczaj jest tak, że niemiecka agencja podpisuje z niemiecką rodziną umowę, w której mówi się o pracy 24 godziny na dobę, przynajmniej gotowości 24 godziny na dobę. Tak? Czyli jakby umowa polskiej opiekunki z polską agencją zupełnie inaczej wygląda niż umowa niemieckiej rodziny z niemiecką agencją. I co teraz jeszcze jest? Jeszcze jest to, że niemiecka agencja podpisuje umowę z polską agencją. I treść tej umowy między polską i niemiecką agencją zazwyczaj w ogóle nie jest ujawniana, ale tu jest jakieś oszustwo, dlatego że polska opiekunka, podpisując umowę z polską agencją, zazwyczaj na miejscu spotyka się z czymś zupełnie innym. Spotyka się z tym, co niemiecka agencja podpisała z niemiecką rodziną. I w momencie, kiedy na przykład polska opiekunka mówi do niemieckiej rodziny, do osoby, którą się nawet zajmuje, przepraszam pana, ja mam wpisane tutaj, że mam się zajmować panem 8 godzin dziennie. A on mówi, bardzo panią przepraszam, ale ja podpisałem z niemiecką agencją, że pani ma być tutaj całą dobę. Bardzo mi przykro, ale taka jest umowa, niech pani sobie przeczyta. Tak? A ona mówi, no dobrze, ale ja podpisałem coś zupełnie innego. I często niemiecka rodzina mówi, przepraszam bardzo, jeżeli pani podpisała co innego, to proszę się stąd wynosić. I bardzo często zdarza się tak, że polska opiekunka niestety ulega, czy się boi, czy nie wiem, zależy jej na pieniądzach, nie chce tracić pracy, czuje się zastraszona i ulega. I w konsekwencji dochodzi do tego, że nie dość, że te umowy z polskimi agencjami są bardzo niekorzystne, to na dodatek jeszcze one są łamane. Bo w umowie na przykład jest 8 godzin, a ostatecznie opiekunki pracują 14 godzin. I o to właśnie chodzi. I tu jest kluczowy problem, że coś zupełnie innego jest w umowie polskiej opiekunki z polską agencją, a czym coś zupełnie innego jest w umowie niemieckiej agencji z niemiecką rodziną. Tak? I to są zupełnie inne umowy. I w momencie, kiedy na przykład polska opiekunka ma jakąś pretensję na przykład do rodziny niemieckiej, że nie wiem, że coś jest nie tak, że ma na przykład więcej obowiązków, tak, albo że jest wyzyskiwana, eksploatowana, to niemiecka rodzina mówi, przepraszam bardzo, ale my nie jesteśmy adresatem, my w ogóle nie jesteśmy stroną, niech sobie pani pogada z tym, z kim pani podpisała umowę, my mamy swoją umowę i na mocy tej umowy pani ma być dyspozycyjna 24 godziny na dobę. Tak? W związku z tym strukturalnie bardzo często
prawa polskich opiekunek są po prostu łamane. I jeszcze jedna ważna sprawa. Generalnie jest tak, że niemiecka rodzina wydaje miesięcznie na opiekę nad jakimś członkiem tej rodziny, czy bliską osobą, tak chorą, z demencją, na przykład 2800-3000 euro. 2800-3000 euro miesięcznie, czyli bardzo dużo. I bardzo często, zazwyczaj zdarza się tak, że z tych powiedzmy 3000 euro miesięcznie, część jest niekiedy finansowana nawet przez niemiecki rząd, 1500 euro trafia do kieszeni agencji. 50%, a czasem nawet więcej. Czyli na przykład polska opiekunka dostaje, nie wiem, 1500 euro, a 1500 euro idzie do kieszeni agencji zatrudnienia niemieckich i polskich. Tak? Czyli to jest w ogóle jakiś chory system, dlatego że te agencje zatrudnienia i polskie, i niemieckie nie robią nic innego poza łączeniem polskiej opiekunki z niemiecką rodziną. Tak? Co w gruncie rzeczy mogłoby zrobić samorząd. Tak? Wystarczyłoby to, co mówiłem w tej rozmowie z Bartoszem Śliwińskim, że wyobraźmy sobie, że nie wiem, że jest w Ministerstwie Pracy Polskim jakaś komórka, która zajmuje się rejestracją osób, które chcą pracować w Niemczech. Tak? Spis, nie wiem. 50 tysięcy chce, czy tam 10 tysięcy chce, tak? I po drugiej stronie na przykład, nawet samorządowo, byłaby odpowiednia komórka po niemieckiej stronie, która by zbierała jakby zamówienia ze strony niemieckich rodzin, tak? I na przykład, nie wiem, Berlin potrzebowałby 500 polskich opiekunek. I polska agenda Ministerstwa Pracy mogłaby po prostu te opiekunki, proszę bardzo, mamy 500 osób, które chciałyby pracować. No i dobra, są pewne zasady, podpisujemy umowy, tak? I wtedy koszty takiej obsługi byłyby właściwie zerowe. Tymczasem mamy taką sytuację, że państwo i polskie, i niemieckie z nieznanych mi przyczyn jest bierne, natomiast mamy rzeczywiście agencje, które za to łączenie opiekunek z niemieckimi rodzinami biorą 50% albo i więcej. To jest jakiś totalnie niewydajny system. To jest moim zdaniem kradzież w biały dzień po prostu, to co robią te agencje polskie i niemieckie, które na dodatek jeszcze, jak mówiłem, są bardzo słabo przygotowane merytorycznie. Nic nie robią tak naprawdę. A te koszty są straszne po prostu, tak? Straszne. To znaczy, no 50% czy 60% za samo łączenie rodzin i opiekunek, no to jakieś straszliwe koszty. Ja rozumiem, 10%, ale 50%, 60% to po prostu się w głowie nie mieści. To jest jakiś po prostu mafijny układ, bo te agencje są potwornie bogate i mówię, nie dość, że biorą sobie bardzo dużo kasy, to nawet nie proponują tym opiekunkom uczciwych umów. Uczciwych w sensie, tak jak to mówił gość, zgodnych z prawem polskim i niemieckim. Tu nawet nie ma płacy minimalnej ani polskiej, ani niemieckiej. Tutaj nie ma umów o pracę nawet wtedy, kiedy są w sposób oczywisty spełnione wszystkie kryteria umowy etatowej właśnie, tak? W związku z tym, no to jest właściwie czyste bezprawie, tylko oczywiście pamiętajmy o tym, że summa summarum te opiekunki polskie w Niemczech zarabiają lepiej niż w Polsce, bo polski rynek opieki jest no jeszcze gorzej opłacany, tak? W związku z tym, jak Polka jedzie do Niemiec, to może zarobić na przykład 5,5-6 tysięcy złotych miesięcznie, tak? W tym samym czasie niemiecka opiekunka zarabia na przykład 8-9 tysięcy miesięcznie, tak? W związku z tym dużo więcej niż polska opiekunka. Polki są tutaj dyskryminowane, ale niestety ta dyskryminacja ma miejsce za przyzwoleniem tak polskiego państwa, jak i niemieckiego, i co szczególnie boli, no to jest to, że to się dzieje za przyzwoleniem polskiego państwa, bo przypominam, umowy Polki podpisują w Polsce z polskimi agencjami. I między innymi dlatego Związkowa Alternatywa się w tą sprawę angażuje, że jakby no my mamy prawo tu interweniować. To nie są niemieckie firmy, tylko polskie. To polskie firmy łamią przepisy, tak? I mają jakieś deale z niemieckimi firmami, oni wspólnie eksploatują te opiekunki. I w ten układ my staramy się uderzyć i liczymy na to, że ta sprawa sądowa, o której mówił Bartosz Śliwiński, też będzie uderzeniem w ten układ patologiczny. Jeżeli taka agencja od jednej pani, jednej opiekunki zapłaci 60 tysięcy złotych za to, że przez kilka miesięcy łamała jej prawo, no to byłoby dobrze. Maciej Olszewski nie ma problemu z zagranicznymi agencjami pracy. Problem zaczyna się, gdy w grę wchodzą polscy pośrednicy. Jak ktoś cię wydyma za granicą, to zazwyczaj drugi Polak. Znaczy, trochę to też jest prawda, że szczególnie nieuczciwe są te polskie agencje, które biorą w ogóle dużo więcej niż te niemieckie zazwyczaj. Przy okazji ja to przypominam co pewien czas w tym programie, słuchajcie. Jest tak, że to Prawo i Sprawiedliwość, które ma się za taką patriotyczną partię, która walczy o interesy Polek i Polaków, w praktyce występuje, jak chodzi o na przykład opiekunki, przeciwko Polakom i Polkom, przeciwko. Dlatego, że od wielu lat tak naprawdę, bo za Platformy było podobnie,
Polski rząd występuje przeciwko zasadzie równej płacy za tę samą pracę. Czyli przeciwko zasadzie, zgodnie z którą Polacy we Francji czy w Niemczech powinni dokładnie tyle samo dostawać, co tamtejsi obywatele. Dlaczego polski rząd jest przeciwko? Bo polski rząd chce, żeby polskie firmy, żeby polskie agencje zatrudnienia mogły wyzyskiwać polskich pracowników za granicą. To się trochę w głowie nie mieści, ale polskie władze od lat są przeciwko temu, żeby Polakom za granicą żyło się lepiej. Dla mnie to jest szokujące zupełnie, że właśnie polski rząd jeszcze, który ma się za wielce patriotyczny, walczy o prawo do wyzysku polskich pracowników, tak? Zgadza się na to, wręcz wspiera ten wyzysk. I dla mnie to jest szokujące, zresztą dzisiaj nawet jeszcze tak miałem później w tym takim krótkim przeglądzie wydarzeń, słuchajcie, to aż śmieszne w gruncie rzeczy jest, że teraz Unia Europejska dąży do opodatkowania wszystkich przedsiębiorstw dużych jednolitym podatkiem CIT na poziomie 15% i Polska jako jedyna blokuje. Polska broni duże korporacje przed dążeniem do opodatkowania ich. Niektórzy mówią, że Unia Europejska to tam Unia kapitała, wręcz przeciwnie. Unia Europejska chce, żeby w całej Europie był kapitał opodatkowany, w całej Unii Europejskiej kapitał opodatkowany co najmniej 15% i jedna Polska się nie zgadza. PiS-owski rząd się nie zgadza, który ma się tak bardzo solidarny, nie chce większego opodatkowania firm i póki co prace nad tym opodatkowaniem się zatrzymały, ponieważ Polska wetuje. Więc Polska wetuje opodatkowanie wielkiego kapitału i nie chce, żeby był CIT na poziomie 15%, a w tym samym czasie polski rząd, Prawo i Sprawiedliwość broni wyzysku polskich pracowników za granicą. Zresztą wcześniej, jak mówię, Platforma się aż tak tutaj specjalnie nie różniła, natomiast to jest śmieszne w kontekście tych deklaracji, tam nie wiem, Kaczyńskiego czy Morawieckiego, jak to oni, prawda, poprawiają rynek pracy. Wręcz przeciwnie, psują rynek pracy. Zgadzają się na masowy wyzysk. My jako Związkowa Alternatywa od wielu, wielu miesięcy piszemy do kolejnych ministrów i oni te ich odpowiedzi to czasem jest w ogóle jakiś Monty Python. Kto to? To chyba Maląg odpisała, że pozycja przetargowa opiekunek jest bardzo dobra, bo jest ich dużo. I to była oficjalna odpowiedź ministerstwa. Pozycja przetargowa opiekunek jest dobra, bo jest ich dużo. Tak jakby powiedzieć, że są wspaniałe warunki pracy, nie wiem, w małych sklepach osiedlowych, bo jest dużo małych sklepów osiedlowych, albo w ochronie, bo jest dużo ochroniarzy, tak? Bardzo dziwna, trzeba powiedzieć, logika. Wojtek Polak, to też może być już trochę, jest problem w kontekście uchodźczyń z Ukrainy, do tej pory odbywało się to po cichu, dziś, jutro może wybuchnąć wieloma aferami. No niestety trochę tak, dzisiaj świadomie nie chcę podejmować specjalnie tematu uchodźczyń z Ukrainy, bo najprawdopodobniej za tydzień porozmawiam też z innym prawnikiem, z Piotrem Bocianowskim, o sytuacji właśnie pracownic i pracowników ukraińskich na polskim rynku pracy, o dyskryminacji, o niższych stawkach, o omijaniu też przepisów prawa pracy, w związku z tym o tym bardzo chętnie porozmawiam. Natomiast jak chodzi o Ukraińców i Ukrainki, to ja się boję tego, że co niestety już ma trochę miejsce, mianowicie po tym, jak się zaczęli przyjeżdżać do Polski uchodźcy z Ukrainy i uchodźczynie, to niestety w kilku branżach zaczęły być obniżane standardy płacowe i to szczególnie w tych branżach, w których właśnie może być duży popyt ze strony właśnie uchodźczyń ukraińskich, na przykład jak chodzi o usługi sprzątające. Już mam takie sygnały, że są proponowane niższe stawki, zaniżone, tak? No i to jest niepokojące i to może rodzić niestety złość w części Polaków przeciwko Ukraińcom, tak? Że właśnie po przyjeździe Ukraińców są zaniżone standardy na rynku pracy. Natomiast jaki jest tutaj lek? Oczywiście nie taki, żeby wyrzucać Ukraińców z kraju, tylko lek jest taki, żeby tworzyć układy zbiorowe, żeby po prostu wszystkich obejmowały pewne stawki, żeby nie można było ich zaniżać. Na tym polegają układy zbiorowe, których w Polsce praktycznie nie ma, są na Zachodzie. Układ zbiorowy to jest taka regulacja, zgodnie z którą ustala się pewne stawki stałe dla pewnych zawodów, ustala się pewne dodatki, ustala się godziny pracy, ustala się, nie wiem, stawki za pracę w niedzielę na przykład, tak? I to obowiązuje bezwzględnie wszystkich, tak? I to jest moim zdaniem lek na tego typu problemy. No i niestety Polki w Niemczech zaniżają standardy prawa pracy, a dzisiaj Ukrainki w Polsce też mogą zaniżać standardy prawa pracy właśnie dlatego, że polskie państwo nie dba o przestrzeganie przepisów. Ewa Misia pisze o 10 zł za godzinę za sprzątanie, co jest w ogóle niezgodne z polskim prawem, dlatego że w Polsce minimalna płaca godzinowa obecnie, jeśli dobrze pamiętam, wynosi 19 zł 70 groszy brutto. To nie jest 10 zł za godzinę na rękę, to jest jakieś ile, zaraz... 17, coś takiego bodaj, tak?
Około 17 chyba, trochę nawet więcej. Czy miesięcznie 3010. No właśnie, i moim zdaniem teraz my jako Związkowa Alternatywa walczymy o to, zachęcamy też innych, żeby walczyli, żeby właśnie pracodawcy nie wykorzystywali przyjazdu uchodźców i nie zaniżali standardów, nie obniżali wynagrodzeń, tak, bo to jest właśnie moim zdaniem skandal po prostu i to jest psucie polskiego rynku pracy. Piotr Jastrzębski, takiego szamba i złodziejstwa jak w tych polskich agencjach w Polsce się nie spotkałem, co potwierdza moją tezę, że najgorszy wróg Polaka za granicą jest polski pracodawca. Trzymam kciuki za panią Elę. No ja też trzymam ją kciuki, jak mówię, będziemy ją wspierać. No niestety jest tak, że rzeczywiście tych polskich nieuczciwych pracodawców jest bardzo dużo. W tym kontekście boję też się o los wielu uchodźców, uchodźczyń ukraińskich, że niestety tutaj obawiam się, może być brutalny wyzysk, niestety, taka prawda. Tomasz Syndralewicz, może pomocną informacją wyjaśniającą ten paradoks będzie informacja o powiązaniach naszych posłów z przedsiębiorstwami czerpiącymi zyski na zaniżonych stawkach. No niestety to jest taki układ tak naprawdę, w którym mnóstwo jest rządzących. No nawet to, co ja tutaj wam co tydzień mówię, no przypomnę tylko sytuację w polskich liniach lotniczych LOT, gdzie od ilu już, od 6 lat prawie pan Rafał Milczarski zatrudnia wyłącznie w ramach umów śmieciowych. Omija umowy etatowe, łamie prawo pracy, w pewnym momencie obniżył stawki wynagrodzeń do pół etatu i w konsekwencji stewardessy otrzymywały personel pokładowy stawki poniżej płacy minimalnej miesięcznej, bo były przerzucone na pół etatu i to wszystko w spółce Skarbu Państwa, Narodowy Przewoźnik, jedna z większych polskich firm, która zarazem dostała największą pomoc publiczną od rządu, największą pomoc ze wszystkich firm dostało Polskie Linie Lotnicze. Pamiętacie, prawie 3 miliardy złotych, z czego nawet 5 milionów, jak się okazało, nie poszło na pensje dla pracowników i pracownic. No i to jest po prostu szokujące i nikomu to nie przeszkadza, tak? I panu Kaczyńskiemu, Morawieckiemu, Sasinowi to nie przeszkadza. My ciągle apelujemy, zwolnijcie tego nieuczciwego człowieka, pana Milczarskiego, prezesa LOT-u, zmieńcie to, przestańcie wypłacać śmieciowe stawki, przestańcie promować śmieciowe zatrudnienie w locie, tak? Powtarzamy to z Moniką Żelazik co kilka dni w zasadzie, tak? Obecnie zrzeszoną na Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego co tydzień robi nowy spór zbiorowy, tak? Natomiast bezprawie trwa po prostu tutaj w tej branży, więc to jest zupełnie szokujące. Wojtek Polak, znam ludzi, którzy specjalnie remontują opuszczone domy, żeby przyjąć tam potencjalnych pracowników z Ukrainy, którzy by u nich pracowali. Ale przepraszam, zboczyłem z tematu. Znaczy ja mam taką propozycję, żebyśmy o Ukraińcach rzeczywiście porozmawiali, Ukraińkach za tydzień, bo wtedy też będzie prawnik na ten temat. Dzisiaj chciałem trochę porozmawiać o tych polskich pracownikach i pracownicach w Niemczech. Natomiast no, ja się boję rzeczywiście, że za parę miesięcy szczególnie może się pogorszyć podejście Polaków do Ukraińców i wtedy może też na rynku pracy być bardzo niewesoło. Charlie Bell, w tym kraju jest jeden układ zbiorowy, Kowalskiemu miska ryżu za ciężką pracę, a prezesowi spółeczki milion zeta za pierdzenie w stołek. Też niestety coś tu jest na rzeczy i ta samowola była zawsze, natomiast za rządów PiS-u jeszcze to się radykalnie pogorszyło i rzeczywiście ci prezesi zarabiają jakieś horrendalne stawki. To jest w ogóle nie do zaakceptowania. Ewa Misia, gdzie jest inspekcja pracy w Polsce, która miała stać na straży prawa pracy? No ja bym mógł się tylko dołączyć do pytania, gdzie jest ta inspekcja pracy. Kontroli jest bardzo mało, inspekcja pracy jest niedofinansowana, skoro inspekcja pracy robi rocznie, z tego co pamiętam, 70 kilka tysięcy firm jest kontrolowanych, a w Polsce jest rzędu 3 miliony firm, to sami sobie policzcie. Jeżeli się kontroluje rocznie 70 tysięcy firm, a firm jest 3 miliony, no to zdecydowana większość firm może liczyć na to, że w czasie swojego istnienia całego nie będzie ani razu skontrolowana. No niestety, ale tak to wygląda. Natomiast wspomniałem, słuchajcie, o polskich liniach lotniczych LOT, więc może dwa zdania powiem o tym, co się dzieje w transporcie lotniczym. O locie już trochę powiedziałem, że co tydzień zrzeszony na Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego otwiera nowy spór zbiorowy. Ale ostatnio stała się jedna dobra zmiana, jak chodzi o transport lotniczy. Otóż słuchajcie, niejaki Janusz Janiszewski, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, stracił stanowisko, słuchajcie. Stracił stanowisko nareszcie. Drugi po prezesie przedsiębiorstwa, polskiego przedsiębiorstwa Porty Lotnicze, pana Szpikowskiego, Mariusza Szpikowskiego, tym razem traci pracę pan
Janiszewski. Nie wiem, czy pamiętacie, kim jest pan Janiszewski. Pan Janiszewski to jest taki pisowski aparatczyk, który brał udział w grupie Greenberg, takiej grupie na WhatsAppie. Nie wiem, czy pamiętacie, mówiłem o tym trochę w tym programie. Grupa WhatsApp, grupa na WhatsAppie Greenberg powstała wtedy, kiedy no właśnie Piotr Cyrchalski o tym pisze, o tym właśnie chciałem powiedzieć, o kontrolerach lotów. To jest właśnie pan Janiszewski. Janiszewski jest szefem, był szefem do niedawna Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, gdzie są właśnie kontrolerzy lotów. O tym właśnie chciałem dwa zdania powiedzieć, ale gwoli wstępu, nie wiem czy pamiętacie, kilka miesięcy temu wyszło na jaw, że samolot, którym leciał niejaki Andrzej Duda w czasie kampanii wyborczej, leciał nielegalnie, ponieważ nie było kontrolera lotów, bodaj zaraz, gdzie to było, w Jeleniej Górze, no generalnie, czy w Zielonej Górze. I pan prezydent wyruszył nielegalnie i mógł się zabić, dlatego że nie było kontrolera lotów. No i cała sprawa wyszła na jaw i wyszło na jaw też to, że niejaki pan Janiszewski, czyli szef instytucji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo nad polskim niebem i szef Polskich Linii Lotniczych LOT, czyli szef firmy, która obsługuje samoloty. Ci dwaj panowie, którzy są kluczowi dla transportu lotniczego, na grupie Greenberg, WhatsAppowej, czyli po prostu wymieniali się tak jak, nie wiem, na Facebooku, tak, odpowiednik WhatsApp jest podobny, wymieniali się uwagami, jak ukryć nieprawidłowości. Co zrobić, żeby media nie zwracały uwagi, że złamano prawo? Jak to wszystko zatuszować, jak ewentualnie zwalić na opozycję, jak zamknąć temat. I to rozmawiał sobie pan Janiszewski z panem Milczarskim. Moim zdaniem za tą rozmowę obydwaj powinni pójść do więzienia, ale jak to w pisowskim państwie powiedziano, że nic się właściwie nie stało. Panowie powiedzieli na komisji sejmowej, na którą zresztą wtedy nas jako związku pierwszego dnia w ogóle nie wpuszczono, wymyśli sobie jakiś temat. No i właśnie. I panowie sobie tłumaczyli, jak zatuszować przestępstwo de facto i co? I jedna z 500 afer, którymi nic się nie wyjaśniło. Maciej Olszewski tutaj mnie zaciekawił, mianowicie a propos tematu lot, to coś mi się dziś obiło o ucho, że prezesiątko poleciało. Jezus Maria, to jakby poleciało prezesiątko lotu, to byłoby karnawałowo na swój sposób. Przepraszam was, że mówię to aż sobie sprawdzę, ale nie chcę mi się wierzyć, bo to chyba by jednak do mnie dotarło. Mówię, że to byłby karnawał, bo moglibyście się zdziwić, że przecież niestety nie widzę, żeby pan Milczarski stracił stanowisko, ale gdyby to była prawda, to byłaby oczywiście bardzo dobra informacja. Wyskakuje mi u góry, mamy problem z operacjami przez Syberię, wypowiedź pana Milczarskiego, nie widzę, żeby on był zdymisjonowany. Natomiast powiedziałem, że dobrze byłoby, żeby on był zdymisjonowany, że to byłby karnawał, bo oczywiście pracownikom chodzi o lepsze warunki pracy. Ale jak chodzi o pana Milczarskiego, to on jest, że tak powiem, antywartością samą w sobie. Jest to wyjątkowo obrzydliwa postać. Facet, który bardzo skrzywdził wielu pracowników lotu, który w czasie strajku zwolnił 67 osób dyscyplinarnie, który właściwie prześladował Monikę Żelazik i uparł się, żeby ją wywalić z pracy, na czym spółka straciła kilkadziesiąt milionów. Facet, który chciał wręczyć zwolnienie dyscyplinarne szefowi ówczesnemu pilotów i go brzuchem przygważdżał do ściany, żeby mu wręczyć dyscyplinarkę. Facet, który zamknął się w toalecie z stewardesą, bo chciał jej pokazać ponoć, jak się myje kibel. Facet, który obrażał, upokarzał nieposłuszne związki zawodowe, facet, który promuje umowy śmieciowe, który obniża wynagrodzenia realne, który zarobił w jednym roku tylko, ile on wtedy zarobił? 2 800 000, co wyszło dopiero po tym, jak Wardog wygrał sprawę sądową z PLL LOT. No facet, który generalnie rzecz biorąc jest potwornym nieudacznikiem antypracowniczym, który się nie nadaje do zarządzania żadną spółką, już na pewno nie tak dużą jak PLL LOT. Więc facet, który łamie naprawdę przepisy prawa pracy i powinien być wykopany z lotu już 5 lat temu. No ale jak mówię, niestety trwa. Witaj Moniko, Monika Żelazik. Przy akurat, jak mówię, na jej ulubionym prezesie. Wcześniej mówiłem o opiekunkach w Niemczech. Natomiast no niestety Macieju, chyba pan Milczarski pracy nie stracił. Co prawda mówię do was, więc robiłem taki błyskawiczny research, ale jak mówię, przeczytałem tylko, że pan Milczarski ma kłopot z lotami nad Syberią. To jest taki jego dzisiaj problem, natomiast to by świadczyło, że póki co jest prezesem lotu, a powinien nie być nim już bardzo dawno temu. Charlie Bell, czy w okolicach lotniska nie kręcił się Tusk, to by wiele wyjaśniało. Nie, oni to po prostu zatuszowali sprawę i rzeczywiście o niej się dzisiaj nie mówi. Natomiast przypominam wam,
za grupę Greenberg, za to, co wtedy się działo, i Milczarski, i Janiszewski powinni na kopach wylecieć po prostu z transportu lotniczego. Natomiast no, dobry news jest taki, że pan Janiszewski wyleciał jednak ostatecznie. Wojtek Polak zagrozili bezpośrednio swoją niekompetencją życiu pisowskich szych, więc stanowisko stracił, a Milczarski to inna bajka. No tak. Monika Manosa, jako prezesie to siupsi jestem. No właśnie, jakoś się przeciągnąłem, to Milczarski coś tam zaczęło ci brzęczeć, prawda, w uchu, że się pojawiłaś w programie. Prezes pasz chwilowo pożegnany, pisze Monika. No właśnie, pan Janiszewski został chwilowo pożegnany i słuchajcie, to jest historia w ogóle trochę surrealistyczna tak naprawdę, która pokazuje, jak strasznie państwem z papieru jest Polska. Trochę się to w głowie nie mieści. Pan Janiszewski, w związku z tym, że jest, ma mniej więcej taki talent w zarządzaniu jak pan Milczarski, były związkowiec Solidarności skądinąd. Warto pamiętać, sporo jest takich panów, którzy byli w Solidarności, takie niezbyt ciekawe rzeczy później robili i się odnaleźli na stołkach prezesowskich. W każdym razie pan Janiszewski się pokłócił ze wszystkimi związkami zawodowymi, a pokłócił się ze związkami zawodowymi, dlatego że postanowił wdrożyć bardzo niekorzystne rozwiązania, znacznie pogarszające warunki pracy. Zdaniem związków zawodowych w PAŻP-ie te rozwiązania również zmniejszały bezpieczeństwo transportu lotniczego nad Polską. Chodziło o taką single operation system, wdrożenie takiego systemu, w którym jest jeden kontroler kontrolujący. Chodzi o to, że generalnie rzecz biorąc, słusznie moim zdaniem, w PAŻP-ie się zakłada i w większości krajów świata się zakłada, że no to jest potwornie odpowiedzialna praca, w związku z tym, gdyby taki kontroler ruchu lotniczego na przykład zasłabł, nie wiem, coś by mu się stało, miałby zawał, nagle by się źle poczuł, no to wtedy nagle by się okazało, żeby nikt nie obserwował nieba i mogłoby dojść po prostu do czołowego zdarzenia dwóch samolotów i mogłoby na przykład umrzeć 400 osób. W związku z tym był taki system, mówię to oczywiście amatorsko i w pewnym uproszczeniu, no ale generalnie rzecz biorąc był taki system, że zawsze było zastępstwo, tak? No i właśnie pan Janiszewski zaczął wprowadzać rozwiązania, żeby ten system jakby w ramach cięć ograniczyć, żeby były właśnie do pewnych operacji pojedyncze osoby, co zdaniem dużej części ekspertów i związkowców zmniejszyłoby standardy bezpieczeństwa. Plus oczywiście pan Janiszewski bardzo nie lubił niewygodnych związków zawodowych, więc próbował powyrzucać liderów, tak jak pan Milczarski usilnie próbował wyrzucić Monikę Żelazik. No i pan Janiszewski pokłócił się z pracownikami, pokłócił się z procedurami i skutek był tego taki, że co prawda czasem z Moniką rozmawiamy sobie, że ci, że zazwyczaj jest tak, że tam, gdzie jest większość mężczyzn, to jakoś mało jest bojowo. Kobiety są przynajmniej w związkowej alternatywie zazwyczaj bardziej bojowe, chociaż ja jestem mężczyzną, ale nasze liderki są często takie bardziej pyskate i często nawet związki, które nas nie należą, tak patrzymy, to na przykład w portach lotniczych czy w PAŻP-ie właśnie te związki jakieś takie grzeczne są naszym, tak mi się wydaje też, a mówię to dlatego, że generalnie w PAŻP-ie jest tak, że gdyby ci pracownicy się postawili, to moim zdaniem uzyskaliby wszystko, dlatego że oni mają tam władzę. Gdy w momencie, gdy kontrolerzy ruchu lotniczego przestają pracować, bo robią strajk, nawet jak pracodawca uzna za nielegalny, to po prostu blokują loty nad Polską. Po prostu z minuty na minutę blokują loty nad Polską. W związku z tym moim zdaniem mogli się postawić panu Janiszewskiemu w momencie, kiedy on podejmował działania szkodliwe dla firmy i zrobić z tego bardzo dużą awanturę, tak? Więc nie zrobili tego, natomiast stwierdzili, że mają już tego dosyć i postanowili się zwolnić, po prostu nie przyjąć niekorzystnych warunków i zaczęli rezygnować z pracy. A że pan Janiszewski jest taki mądry, jak i pan Milczarski, że mówi, dobra, jak nie chcecie mi się podporządkować, to spadajcie, no to oni powiedzieli, dobra, to spadamy. No i tak postanowiło 80% pracowników, a 80% pracowników, 80% kontrolerów, nawet nie wszystkich pracowników, a kontrolerów, czyli ta najważniejsza funkcja, jeżeli nie ma 80% kontrolerów, no to cóż, no to właściwie samoloty nad Polską przestają latać, ponieważ nie ma wystarczającej liczby kontrolerów, żeby kontrolować polskie niebo. W związku z tym pan Janiszewski doprowadził, słuchajcie, swoją polityką do takiej sytuacji, że nie wiadomo, czy za kilka miesięcy w ogóle w Polsce część samolotów będzie lądowała. Być może na przykład część będzie przekierowywana z Okęcia na przykład do Katowic, Krakowa czy Gdańska ze względu na właśnie braki przy kontroli lotów,
również tą diagnozę krytyczną związków zawodowych niedawno potwierdziła Najwyższa Izba Kontroli. Wiadomo, pan Chorała i spółka uznali, że to jest, coś im się pomyliło, że to w ogóle jest jakiś błąd, tak? Monika, czas na babę, teraz jakaś pani. No właśnie, może jakąś związkowczynię w Agencji Żeglugi Powietrznej znajdziemy, która nas przystąpi, będzie bojowa. No ale jak nas oglądają pracownicy PASZP-u, niezależnie od płci zapraszamy, ale naprawdę słuchajcie, my proponujemy, żeby tą sprawę załatwić trochę ostrzej, bo tam naprawdę krótki strajk by pokazał tym ludziom, o co w tym wszystkim chodzi. Oni po prostu musieliby się ugiąć. Musieliby się ugiąć niezależnie od procedur strajkowych. Natomiast tak sobie przeczytałem, słuchajcie, bo mówię o tym, że to jest dosyć ciekawa sprawa z tym Janiszewskim. Monika też pisze, że bez kontrolerów zdechnie panu Chorale cepek. No właśnie, więc straci on sens w ogóle. Ale słuchajcie, przeczytałem sobie o panu Janiszewskim, że to jest taka dosyć ciekawa postać, bo w czasie, kiedy był największy konflikt w ostatnich dniach z tymi kontrolerami, którzy już mówili, że mają dojść, że oni już nie będą latać, że nie będą już nadzorować tego ruchu lotniczego, że już mają dosyć tej walki z nimi i mają dosyć pana Janiszewskiego, to słuchajcie, pan Janiszewski gdzie pojechał? Pojechał do Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a to jest inna nazwa na szkołę niejakiego Tadeusza Rydzyka. Więc pojechał, żeby go pobłogosławić. Dzień otwarty został zorganizowany właśnie wspólnie przez pana Tadeusza Rydzyka i Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Nazywało się to Wizja Przyszłości. Wizja Przyszłości pana Rydzyka i pana Janiszewskiego. Wśród atrakcji lot dronem nad kampusem i transmisja z przylotu nad uczelnianym Parkiem Pamięci. No właśnie, tylko że coś się porypało. No i pan Janiszewski stracił stołek. W związku z tym Rydzyk generalnie nie lubi przegranych, więc nagle Rydzyk się rozchorował i zrobił się problem, tak? No i już pana Janiszewskiego nie ma na funkcji prezesa. Ciekawi jesteśmy z Moniką, gdzie się pan Janiszewski pojawi, ale był to, czy być może jest to przyjaciel Rydzyka, więc żebyśmy się nie zdziwili, że my tutaj powiemy, wow, Milczarski stracił funkcję prezesa lotu, po czym nagle się dowiemy, że pan Janiszewski ją dostał. Oni tak się lubią rotować. Jeszcze powiem a propos zarobków pana Janiszewskiego, który swego czasu mówił o skandalu jakichś zarobków po 100 tysięcy miesięcznie. Patrz, wspominałem 2 miliony 800 w ciągu roku pan Milczarski. Ale się okazało, że z raportu NIK wynika, że pan Janiszewski nie jest aż tak bardzo gorszy. Troszkę jest gorszy oczywiście, niemniej jednak podaje się, że pan Janiszewski zarobił w ciągu 3 lat ponad 2 miliony 700 tysięcy złotych, czyli około 70 tysięcy miesięcznie, ale czytamy w raporcie NIK-u, że pełniący obowiązki prezesa PASZP pobrał dodatek funkcyjny w łącznej wysokości 236 tysięcy, mimo że nie pełnił funkcji uprawniającej do jego pobrania, więc łącznie wychodzi tam ze 3 miliony. No taki grosik sobie zarobił, nie? 3 miliony złotych za to, że pan prezes właściwie rozwalił Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. 3 miliony, czy się stoi, czy się leży, 3 miliony się należy, tak? Jak chodzi o prezesów spółek Skarbu Państwa pisowskich. No właśnie, no niestety tak to wygląda. No, więc to chciałem tak powiedzieć trochę o tym, co się działo w PASZP-ie. Jedna dobra informacja ze świata, bo rzadko mówię o świecie tutaj. Jeden był news taki, że Prawo i Sprawiedliwość chce zablokować dyrektywę unijną, pomysł, żeby opodatkować wyżej bogate korporacje. To takie smutne w sumie, że Polska właśnie pojawia się przy tego typu, że tak powiem, interwencjach. Natomiast z drugiej strony, słuchajcie, ze świata w amerykańskim Amazonie powstał pierwszy związek zawodowy. Może to się wydawać czymś drobnym, no bo cóż, no, my też mamy problemy czasem ze zakładaniem związków zawodowych, ale że to jest aż taka sensacja, no cóż, słuchajcie, no Stany generalnie rzecz biorąc są krajem, w niektórych branżach, w niektórych miejscach no jest klimat bardzo mocno antyzwiązkowy, więc założenie tego Amazona w Stanach Zjednoczonych jest bardzo, bardzo dużym sukcesem. Natomiast ja wam muszę z tej perspektywy powiedzieć, że jakbyście kiedyś z nami usiedli i dłużej porozmawiali z nami na przykład odnośnie tego, co się dzieje dzisiaj w locie, właśnie od kilku lat, czy tego, co się dzieje od paru miesięcy w ZUS-ie, no to ja muszę na przykład powiedzieć, że to, że Ilonie Garczyńskiej udało się założyć związek w ZUS-ie i ostatnio rośnie jego liczba członków, no to jest naprawdę bardzo duży sukces, bo nagonka jest straszna.
opowiadałem zresztą w tym programie, że pracodawca na różne sposoby starał się po prostu skasować na związek w ZUS-ie. Nagonki, groźby, jakieś triki, jakieś pozwy, wnioski tu, wnioski tam, zastraszanie, nieakceptowanie, jakieś proceduralne głupoty, jakieś w ogóle oczywiste formy dyskryminacji, tak? W związku z tym, no, również w Polsce są takie miejsca, gdzie bardzo trudno jest założyć związek zawodowy i równie trudno jest później ten związek prowadzić, tak? No, ZUS jest jednym z takich miejsc, z drugiej strony Polskie Linie Lotnicze LOT, gdzie podkreślam, niezależne związki zawodowe mają ciężko, bo takie związki jak na przykład w LOT-cie Konfederacja Pracy czy w ZUS-ie APZZ i Solidarność, zresztą Konfederacja Pracy częścią OPZZ jest, więc w LOT-cie też OPZZ, no to tak naprawdę nie są związki zawodowe, tylko jakieś przybudówki władzy, więc im to jest tam łatwo, bo oni są na rękę pracodawcy. No, ale są takie miejsca, gdzie rzeczywiście również w Polsce bardzo trudno jest założyć związek zawodowy, więc gratuluję kolegom i koleżankom z Amazona amerykańskim, że udało im się ten związek założyć. Kolejna sprawa to jest kwestia tego, co się dzieje w skarbówce. Powiem tylko dwa zdania. Ja jestem trochę zszokowany tym, co się w ogóle dzieje w polskim systemie podatkowym. Trochę już o tym mówiłem parę dni temu, a rząd w to brnie. Otóż słuchajcie, oni chcą antydatować system podatkowy pół roku wstecz. Antydatować, tak? Czyli podpisać z obowiązywaniem od wcześniejszego czasu, czyli prawo będzie działało wstecz. Oni chcą przyjąć dopiero przepisy podatkowe, które mają być przegłosowane prawdopodobnie w maju. Mają obowiązywać od lipca, ale w lipcu mają obowiązywać od stycznia. Czyli nowe przepisy podatkowe wejdą od lipca, ale w lipcu będzie można powiedzieć, że one obowiązują od stycznia. Co oznacza, że tak naprawdę dzisiaj mamy system podatkowy, którego jeszcze nie ma. Bo jeszcze nie powstała jeszcze jego ostateczna wersja, nie ma go w ogóle w Sejmie. W związku z tym, no dla skarbówki, no to jest taka słaba rozrywka pracować na systemie podatkowym, którego jeszcze nie ma, nie? A tak właśnie PiS dokładnie coś takiego zrobił nam. Coś niesamowitego. Jesteśmy jedynym krajem na świecie chyba, w którym rzeczywiście pracujemy, podatnicy rozliczają się na podstawie systemu podatkowego, którego jeszcze nie ma, czyli krótko mówiąc, ich rozliczenia podatkowe są po prostu totalnie nieważne, zgodnie z tym, co mówi pan Soboń, pan wiceminister finansów, z Ministerstwa Finansów, które nie istnieje, tak, dlatego że nie ma Ministerstwa Finansów, więc właściwie dziwny jest ten jego tryb bycia wiceministrem. No ale to tak na marginesie. No ale generalnie rzecz biorąc, mamy bardzo dziwny system podatkowy. Coś sobie PiS wprowadził. Zresztą też news ostatnio był taki, nie wiem czy słyszeliście, okazało się, że na Polski Ład rząd wydał na reklamę Polskiego Ładu 10 milionów złotych. Słuchajcie, 10 milionów złotych wywalili na ten bubel prawny, z którego sami ostatnio zrezygnowali. I co więcej, oni sami właściwie przyznali, że Polski Ład w tej pierwotnej wersji, a innej właściwie nie było, bo dzisiaj już nie mówią, że propozycje pana Sobonia są Polskim Ładem, to jest jakieś coś nowego. Sami zgadzają się, że Polski Ład jest bublem i na ten bubel, słuchajcie, 10 milionów wywalili na reklamę czegoś takiego. Przecież to jest, kurczę, 10 milionów złotych, to po prostu my w związkowej alternatywie myślimy, Jezu, czy pojedziemy tam do Lublina, mamy teraz jechać do pracowników cywilnych policji, czy 40 zł za autobus, czy może 60 za pociąg, nie? A samolot by nas kosztował 99, nie, bo to za drogo już 99, nie? A ci 10 milionów złotych wywalili. Bez sensu zupełnie, idiotycznie, na jakąś kretyńską kampanię, nieprawdziwą w ogóle, na kretyński system podatkowy, chaotyczny, na którym sami już w ogóle przyznali, że polegli. 10 milionów złotych, no słuchajcie. I ta władza ma cały czas 35, a nawet czasem 40% w sondażach. Ja sobie myślę, w jakim my kraju w ogóle żyjemy, słuchajcie. Ja nie wiem, jeżeli ktoś teraz ogląda nas i popiera PiS, to niech ten ktoś mi powie, jak można taką partię popierać. Wywalili 10 milionów cholernych na jakieś gówno reklamowe bubla prawnego totalnego, co nawet sami przyznają, że to jest bubel i nikt za to nie odpowiada. 10 milionów złotych, no po prostu słuchajcie, przepraszam, że powtórzyłem to 10 milionów 4 razy, ale nie wiem jak wy, mnie to jednak wkurza taką rzecz. Tak schrzanić reformę systemu podatkowego i jeszcze wywalić 10 milionów co najmniej złotych, obciążyć pracowników skarbówki, obciążyć pracowników ZUS-u, wszystkich włączyć w tłumaczenie, na czym polega Polski Ład, po czym wyrzucić Polski Ład do śmietnika, a wraz z nim kampanię wartą 10 milionów złotych. No przecież to jest
jeszcze taki Kaczyński z Morawieckim, dwie twarze Polskiego Ładu, to było ich dwóch, Kaczyński i Morawiecki, obydwaj powinni zniknąć z polskiej polityki totalnie skompromitowani, ich dwóch oczywiście bryluje. Jakiś tam, jeżeli poleci, to jakiś tam drobny urzędnik niższego szczebla. Przecież to się w głowie nie mieści. No przecież wszyscy Polacy, czy przynajmniej miliony Polaków widziały, jak pan Morawiecki i Kaczyński we dwóch mówią, że Polski Ład to jest największa reforma podatkowa ostatnich lat, która przywraca sprawiedliwość. I dlatego wyrzucili na nią 10 milionów. To była decyzja rządu pana prezesa Kaczyńskiego i pana premiera Morawieckiego. Po czym, jak mówię, wywali 10 milionów. Wywalili Polski Ład bardzo dobrze, skąd nie do śmieci. Chociaż to, co wprowadzają teraz, to będą już śmieci, bo to będą trzy systemy podatkowe naraz. No ale totalna kompromitacja, słuchajcie. Więc w związku z tym coś niesamowitego. Tomasz Syndralewicz, od 6 lat, a nawet wcześniej PiSiora odgrażają się, że opodatkują wysoko ponadnarodowe korporacje, tym kłacą grali przed każdymi wyborami. Co? No i właśnie, Tomaszu, i to, że właśnie teraz odpowiedź PiSu jest taka, że wszyscy chcą wprowadzić podatek co najmniej 15% na korporacje i PiSiory mówią, że weto. Oni się nie zgadzają, żeby opodatkować korporacje 15%. Wszyscy chcą, a oni nie. Proszę bardzo, kto jest obrońcą korporacji. Natomiast jeszcze jak chodzi o Krajową Administrację Skarbową i ZUS, to są dwie firmy, instytucje, którą, jak rozumiem, jak wiecie, lubię. Tam działają bardzo prężne organizacje związkowe Alternatywy. Najpierw Agata Jagodzińska, szefowa naszego związku w Skarbówce, ogłosiła, był taki raport, że KAS wypracował w 2021 roku 263 tysiące nadgodzin. 263 tysiące. Nadgodzin. Warto pamiętać w tym kontekście, że pracownicy skarbówki nie otrzymują jeszcze środków dodatkowych za nadgodziny. Mogą to najwyżej mieć dzień wolny, ale nie mają wyższych stawek. No ale 263 tysiące nadgodzin, czyli no nie tak mało. Ja pomyślałem, że to właściwie bardzo dużo, ale wtedy wyskoczyła Ilona Garczyńska, nasza liderka w ZUS-ie, i przedstawiła dane, że w 2020 roku, bo to były ostatnie dane, nadgodzin dla odmiany w ZUS-ie jest 1 600 000 nadgodzin. Więc jeszcze 7 razy tyle, 6 z kawałkiem razy tyle, 1 600 000, no ładnie sobie w tym ZUS-ie się nadgodzinuje, że tak powiem, tak, a pani Uścińska, Gertruda, niezmiennie mówi, że wszystko jest w porządku, że automaty załatwią, że program Rodzina 500 plus 50 osób ogarnie, tak, no właśnie, i później właśnie są takie wskaźniki 1 600 000 nadgodzin. I proszę bardzo, można ściskać kit, że jest dobrze, kiedy wcale nie jest dobrze. Guitar Jam Session, Polski Ład najbardziej reklamował premier. Rozumiem, że to on przytulił te 10 paniek. Znaczy generalnie chyba chodzi o kampanię reklamową, to jeszcze sporo było tych reklam, tak jak pamiętam, we wszystkich największych mediach to jest dosyć drogie. Więc po prostu wyrzucili na tą tępą propagandę 10 milionów bez sensu. To teraz rozumiem, że będzie kolejne 10 milionów wydane na kolejną propagandę, że jednak tamten Polski Ład nie był najlepszy i teraz jest inny Polski Ład, który jest lepszy. Nie wiem, jak nazwą ten nowy ład pana Sobonia, Soboniowy Ład, Ład Soboniowy. Piotr Zychalski, rząd chce umożliwić polskim przedsiębiorcom ponowny wybór formy opodatkowania na rok 2022. Zmiana dokonywana byłaby wstecznie po zakończeniu roku podatkowego. Ty wiesz, Piotrze, to jest trochę tak, ja się śmieję, bo to jest jakiś koszmar, że my mamy już trzy systemy podatkowe. Mamy rok 2021, to jest jeden system podatkowy, mamy Polski Ład i teraz będzie Ład Soboniowy. Czyli trzy łady, zgodnie z przepisami polskiego prawa, w ciągu roku podatkowego, tam do listopada poprzedniego roku, nie można robić zmian niekorzystnych dla podatnika, co oznacza, że jak rozumiem, każdy, kto będzie, jeżeli Soboń dotrzyma słowa teraz i będzie Ład Soboniowy od lipca, wstecz od stycznia nawet obowiązujący, ale jeżeli na przykład Polski Ład lub ład z 2021 roku będzie korzystniejszy dla podatników niż ład soboniowy, to zgodnie z przepisami każdy będzie mógł się rozliczać według Polskiego Ładu albo według rozwiązań 2021 roku, czyli będą trzy systemy podatkowe do wyboru. Jeżeli ład soboniowy będzie mniej korzystny dla kogokolwiek, to będzie ten ktokolwiek mógł podać pana Sobonia, polskie państwo, do sądu po prostu i prawdopodobnie wygra. Takie mamy właśnie w Polsce klimat. Czy są, pyta Szczepan, przepisy dotyczące niegospodarności urzędnika? No właśnie, problem polega na tym, że ja jestem, jak wiecie, obrońcą urzędników, bo to nie jest wina urzędników, że Soboń, Morawiecki, Kaczyński i inne jakieś barany tworzą złe prawo.
i dlatego nasza skarbówka się denerwuje, że właśnie te sobonie obciążają wszystkim pracowników skarbówki, czy w pewnym momencie trochę też ZUS-u, że to oni mają właśnie znosić irytację, uzasadnioną irytację podatników, że to oni mają wyliczać i sprawdzać, czy przypadkiem Polski Ład na przykład nie jest korzystniejszy niż soboniowy ład, albo ład 2021 nie jest korzystniejszy niż soboniowy ład, no to będzie jakiś koszmar dla pracowników skarbówki. Ja dlatego powiedziałem o tych nadgodzinach, że oni już teraz są przepracowani, są niedobory zatrudnienia, nawet w 2021, z tego co pamiętam, w Krajowej Administracji Skarbowej zmniejszyła się liczba pracowników, tak? W związku z tym, no to w ogóle wszystko jest jakiś kraj, no nawet nie wiem z czego, czy Szczepan ma na myśli najwyższych urzędników, no najwyższych, no generalnie są, tylko właśnie trudno je egzekwować, tym bardziej, jeżeli prokuratorem generalnym jest pan Zbigniew Ziobro. No, jeżeli pan Zbigniew Ziobro sam przewalił 280 milionów z Funduszu Sprawiedliwości, przewalił dosłownie, powinien za to siedzieć w więzieniu po prostu i nikt za to w ogóle nie odpowiada, no to co? To, o czym my tu mówimy? Nie wiem, czy pamiętacie ten słynny raport dotyczący stron antyklerykalnych w internecie, na Facebooku, tak? Z Funduszu Sprawiedliwości jakiś gość z drugim gościem przygotowali w cudzysłowie analizę trzech stron na Facebooku, trzech grup. Grup, które się nazywały mniej więcej tam, nie wiem, wypieprzyć Kościół Katolicki w kosmos albo Precz z Kościołem Katolickim, tego typu grupy, które to mają, nie wiem, po 10 tysięcy fanów. I jakieś dwie czy trzy osoby przygotowały tak zwany w cudzysłowie raport, który miał 120 stron i z tych 120, zresztą 118 to były screeny z tych trzech grup, screeny jako raport, a sam raport miał półtorej strony. Chodziło o szkodliwość stron antyklerykalnych na życie społeczne. Konkluzja była taka, że nie wiadomo, czy są one szkodliwe i panowie dostali 2,5 miliona. 2,5 miliona za coś, co, no co średnio inteligentna osoba w tej formie mogłaby zrobić. 2 godziny, może 4. No i co? No i właściwie pan Ziobro powinien następnego dnia z hukiem stracić wszystkie stanowiska. A pan Ziobro co robi? Pan Ziobro walczy z Unią Europejską, walczy z praworządnością, chrzani te swoje głupoty cały czas, jest cały czas ministrem, jest prokuratorem generalnym, co jeszcze smutniejsze właściwie. I można. A PiS ma 35% poparcia i wcale im nie spada razem z panem Ziobrą. No to się w głowie generalnie nie mieści. Piotr Strychalski, nie ma przepisu dotyczącego odpowiedzialności osobistej polityków, oni to prawo stanowią. Znaczy jest odpowiedzialność urzędnicza, tylko mówię, że tą odpowiedzialnością powinna się zająć prokuratura, a prokuratura to jest pan Ziobra. No. Tomasz Syndrolewicz, soboniowy ład będzie ładniejszy niż ład Pinokia, który był ładniejszy niż poprzedni, który kiedy nastąpi ten najładniejszy, będzie to się mówić, że to znak apokalipsy. No. Tak, oni tak mogą tych ładów 150 też ustalić właściwie. No, myśmy w każdym razie jako Związkowa Alternatywa w Skarbówce napisali pismo do pana Morawieckiego, żeby tą zmianę skasował, tą soboniową i w ogóle najlepiej skasować i Polski Ład i zmianę soboniową, wrócić do systemu z 2021 roku i ewentualnie zająć się zmianą w systemie podatkowym, po prostu szerszą, ale dobrze przygotowaną, z ekspertami podatkowymi, z księgowymi, ze związkowcami takimi jak my, w szczególności skarbówki, zgodnie z zasadą nic o nas bez nas, no ale rząd oczywiście postanowił kolejną reformę zrobić, kolejną rewolucję, którą się właśnie zajął pan Soboń. Co charakterystyczne, pan Soboń dał na negocjacje 10 dni, taki dialog społeczny. Te 10 dni już minęło bodaj 3 dni temu i pan Soboń się nie spotkał oczywiście z pracownikami skarbówki, natomiast spotkał się z górnikami, bo jak wiemy w Polsce górnicy są znacznie bardziej ekspertami od podatków niż pracownicy skarbówki. Monika pisze tylko, co będzie sukcesem soboniowym. Klapa musi być. No tak, no właśnie, coś tak czuję, że chyba będzie klapa, ale ta klapa znowu, albo będą znowu. Sukces, wielki soboniowy sukces, soboniowa zmiana przyszła i uratowała kraj od tragedii, po czym jak się okaże, że jednak zupełnie nie, bo ta soboniowa zmiana jest dramatem, to po 2 miesiącach znowu będzie kampania soboniowa, znowu wywalą w kosmos 10 milionów i powiedzmy, nie wiem, w październiku nowa konwencja, że jednak musi być nowy system podatkowy, już sam Soboń powiedział, że ten jego system podatkowy wcale nie jest docelowy.
więc sam zawsze będzie miał usprawiedliwienie, że nawet jak coś nie wyjdzie, to on od początku mówił, że to nie jest docelowe, prawda? Więc w październiku ogłoszą, że nie wiem, znowu tam, nie wiem, stawki podatkowe podzielą przez dwa albo pomnożą, komuś zabiorą, komuś dadzą. Znowu już będzie tak samo przygotowane jak soboniowe zmiany. No niesamowite to jest dosyć. W tym kontekście warto też przypominać, to już jest po prostu, no właściwie tak trwa, nie wiadomo ile będzie trwać, ale nie wiem czy wiecie, którego my dzisiaj mamy. Dzisiaj mamy 6 kwietnia i otóż 6 kwietnia to jest taki dzień, w którym Polska traci kolejny milion euro za bezprawne funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. I tak codziennie, dzień w dzień, bla, 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 bla. Tracimy sobie kolejne miliony za to, że funkcjonuje Izba Dyscyplinarna. Premia będzie soboniowa, pisze Monika Żelazik. No pewnie będzie. Patrzę teraz nawet, ile myśmy już za tą Izbę Dyscyplinarną zapłacili. Swoją drogą, to jest niesamowite, że codziennie płacić, kara naliczona do tego czasu wynosi 68 milionów euro. Czyli już zdaje się, że właśnie za to bezprawie mamy ile? 4 razy 280 milionów złotych łącznie z Turowem, to ponad chyba pół miliarda. Niesamowite, tak przywalić, ja pierniczę. Straszne to jest po prostu, nie sądzicie, że straszne? Chyba nie sądzicie, bo ja widzę, że jak 35% popiera PiS, no to chyba wszystko jest okej dla dużej części społeczeństwa. Charlie Belt, znowu 300 miliardów deficytu się szykuje i to jest sukces, bo mogło być 500, a nie, no to mogło być i 500 bilionów nawet, więc taki jest gigantyczny sukces, a jak chodzi o liczby, słuchajcie, to jest znowu liczba, która jakoś Polakom chyba nie przeszkadza aż tak bardzo, mianowicie prezes Glapiński, zostały przedstawione jego zarobki. Pan prezes zarobił, słuchajcie, w 2021 1 115 739 zł brutto w 2021 roku. Panu Glapińskiemu, uwaga, uwaga, jak się możecie domyśleć, radykalnie wzrosły wynagrodzenia. Nie spadły, wzrosły. W 2020 roku zarobił 946 871 brutto. W 2019 794 771, czyli jak widzicie, tak rośnie no ponad 150 tysięcy miesięcznie, rok do roku przybywa mu. Z roku 2020 na 2021, słuchajcie, panu Glapińskiemu wzrosło o prawie 18%. Ładnie chciałoby się powiedzieć, tak? W 2021 wskaźnik wzrostu budżetówce wyniósł okrągłe 0%. A tymczasem Glapiński 17,7. Można? Można. Wkrótce potem, jak wiecie, posłowie właśnie sobie podwyższyli jeszcze lepiej, bo 60%, prawda? I też. I co? Pamiętają to Polacy? Tak chyba średnio pamiętają. Wszystko jest w porządku. 60% dostali. Wszystko idzie dobrze. Przy okazji, pamiętacie, kilka dni temu Tygodnik Wprost jeszcze dał panu Niedzielskiemu nagrodę wizjonera zdrowia. Nie wiem, śmiać się, płakać, nie wiem, to nawet nie było w Prima Aprilis, tylko tak po prostu mu dali facetowi, który doprowadził do tego, że Polska miała najwięcej nadwymiarowych zgonów w Unii Europejskiej. Skądinąd, nie wiem, czy wiecie, dzisiaj się w zasadzie już przestaje testy robić, nawet przeczytałem na koronawirusa, nawet przeczytałem, że teraz część ludzi, którzy mają na przykład 38 stopni gorączki i pójdą zrobić sobie test, to słuchajcie, będą musieli za ten test płacić w wielu miejscach, dlatego że władza zapomniała obywatelom powiedzieć, że przestaje refundować testy, więc teraz testy na koronawirusa będą płatne, w związku z tym, że testy będą płatne i już teraz w ogóle nie ma rekomendacji robienia testów, to teraz Polska się chwali, że już koronawirusa prawie nie ma. A nie ma, bo mało kto się testuje, tak? W Niemczech jest tych nowych przypadków tam, bodaj chyba ostatnio jest 180 tysięcy ostatni wskaźnik, a w Polsce nie ma zachorowań, nie ma problemu, bo przestaje się badać, będzie tak zwane wylanie dziecka z kąpielą. Znowuż kolejny sukces, że tak powiem, a później będzie zdziwienie, że również w 2022 roku na przykład nadwymiarowych zgonów 100 tysięcy, tak jak to było w 2020 i 2021. Charlie Belt zarobił to dość mocno nadużycie w tym przypadku. No nie, no oczywiście, że nadużycie. Tyle tylko, że no
to dotyczy właściwie wszystkich ministrów, tak, którzy sobie też podnosili o 40%, wiceministrowie o 60%. W związku z tym ja jestem niezmiennie zszokowany. Wspomniał Tomasz Szyndelewicz o inflacji. Inflacja, słuchajcie, zgodnie z tym, co chyba już nawet tydzień czy dwa tygodnie temu mówiłem, że tydzień temu chyba mówiłem, że lada chwila przekroczy 10% i przekroczyła. Szampany strzelają 10,9% inflacja. Wzrost budżetówce niezmiennie 4,4. Więc tutaj to rząd proponuje pracownikom budżetówki obniżkę płac realnych na chwilę obecną 6,5%. Do końca roku jeszcze inflacja może być większa, dlatego że wiadomo, rosną ceny gazu, prądu, pszenicy i w ogóle żywności. W związku z tym no, może się okazać, że na przykład inflacja wzrośnie o 15% i będzie wtedy na przykład 14,4% tak okrągło, to wtedy będzie realny spadek płac w sferze budżetowej o 10%, tak? W związku z tym w sam raz, że tak powiem. No więc słuchajcie, ja to widzę generalnie rzecz biorąc bardzo, bardzo źle, ale jestem zdziwiony tym, że część społeczeństwa widzi to dobrze i przyznam szczerze, że tego nie rozumiem, że rzeczywiście PiS sobie radykalnie nie poradził z epidemią, teraz radykalnie nie radzi sobie z kryzysem uchodźczym. Jak chodzi o wojnę, to muszę wam powiedzieć, że jestem zdziwiony. Mimo wszystko jestem zdziwiony, bo nasz premier drogi bardzo lubi kłamać. Ale teraz to, co oni wyprawiają, jest naprawdę dziwne. Morawiecki codziennie robi konferencję o tym, czego Unia Europejska nie zrobiła odnośnie tam Rosji, sankcji. Sam zrobił dużo mniej niż Unia Europejska. Więc pan premier działa zgodnie z taką staropolską zasadą, krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje, tylko że on ryczy cały czas i to po prostu moim zdaniem jest trochę żenujące, biorąc pod uwagę to, że Polska tak naprawdę nic nie zrobiła. No ale właśnie, tak ryczy, że Polska jest z siebie dumna, że Polska zdała egzamin, że Polska tu jest najlepsza, że Polska jest w awangardzie. No w praktyce pan premier, który mówi, że on w listopadzie już ostrzegał przed Rosją na przykład, w styczniu jeszcze mówił o międzynarodówce skrajnej prawicy całej proputinowskiej, tak? To Morawiecki z Kaczyńskim mieli taką wizję, że Polska zrobi proputinowską międzynarodówkę z Salviniem na przykład, czy Le Pen. To było jeszcze w styczniu. I rzeczywiście PiS nawet miał takie wyobrażenie, że oni staną na czele tego, jak mówię, w styczniu. W związku z tym, no... Znaczy, na swój sposób aż to robi wrażenie, że Morawiecki tak kłamie zupełnie bez mrugnięcia okiem, to tylko Macierewicz chyba też tak potrafi, że tak bredzi po prostu, tak? No generalnie chyba jednak widzieliśmy wszyscy, no, że oni się starali na wszelką cenę z tymi putinowcami dogadać jeszcze w styczniu i dzisiaj on nam wciska kit, że on już w listopadzie całą Europę ostrzegał, Europa go nie słuchała i sam się nie wiedzą, no jak można tak chamsko kłamać, nie? Ja jestem chyba trochę romantykiem, że rzeczywiście nie rozumiem tego, jak można tak chamsko kłamać. Mógłby powiedzieć na przykład, słuchajcie, przepraszam, myliłem się, budowałem sojusz z przyjacielami Putina, sam wspierałem Putina rozbijając Unię Europejską, przepraszam was Polacy, nie? Przepraszam. I to nawet by mogło zrobić wrażenie, a on nie. On mówi, ja to zawsze tutaj walczyłem przeciwko Putinowi, byłem w awangardzie, wszystkich ostrzegałem, korono fakty mówią coś dokładnie odwrotnego. No, dokładnie odwrotnego, on wciska sobie radośnie kit. Peter Jedrychowski, zbij pan termometr, nie będziesz miał pan temperatury, czego tu nie rozumieć. No tak, no dokładnie tak. Kolega poszedł chorować, szczepiony, przechorował COVID-a, objawy identyczne. Tomasz pisze, panie Piotrze, przecież PiS z niczym sobie nie radzi, pisze pani Danuta. Charlie Bert, 11% wraz z podkładami kolejowymi, lokomotywami, bo mięso to jakoś tak o 40%. Procent poszło w górę rok do roku. To znaczy, jak chodzi o inflację, to najsmutniejsze jest to, że wzrosty cen w największym stopniu dotykają najbiedniejszych. Nie tylko dlatego, że oni są biedni, dla nich 10% wzrostu cen oznacza często katastrofę. 10% wzrostu cen dla bogatych to nie jest katastrofa, ewentualnie odrobinę pogorszenie standardów życia, ale też dlatego, że najszybciej niestety rosną te towary podstawowe i najbardziej wzrost na przykład cen energii uderza właśnie w osoby najbiedniejsze. No i to jest strasznie, strasznie, strasznie smutne. Dobra, słuchajcie, będę musiał powoli kończyć. Za tydzień, tak jak mówiłem, chciałem porozmawiać, dzisiaj świadomie unikałem tego tematu, za tydzień chciałem porozmawiać trochę więcej o sytuacji pracowników
ukraińskich, uchodźców ukraińskich, jak oni się wchodzą w polski rynek pracy, jakie są szanse, jakie tutaj są niebezpieczeństwa, bo wiem, że są też i niebezpieczeństwa. Na przykład czytałem, że kobiety, które zostały zatrudnione w ostatnich tygodniach na polskim rynku pracy, są kobiety ukraińskie, są głównie zatrudnione w ramach śmieciówek jednak. Większy odsetek niż mężczyzn, którzy wcześniej stanowili większość na tym polskim rynku pracy, więc są też tego typu zjawiska. Mówiłem o zaniżaniu wynagrodzeń dla pracowników ukraińskich, a co się z tym wiąże dla całych branż, więc o tym będziemy rozmawiali prawdopodobnie za tydzień. Monika pisze, że największa inflacja jest obecnie w Turcji, 44%, znaczy w Turcji w ogóle ta inflacja jest właściwie cały czas bardzo wysoka. Też tak na marginesie ten Erdogan mógłby upaść, no ale niestety nie mówiłem się o tym, Orban wygrał wybory. Co jest takim smutnym ostrzeżeniem, tak? Co może się stać, kiedy wszystkie media przejmie władza? No póki co na przykład władza nie ma resetu obywatelskiego, dlatego zachęcam do wsparcia resetu obywatelskiego i władza na przykład też nie ma wszystkich związków zawodowych pod swoją kontrolą. W każdym razie nie ma związkowej alternatywy, której jestem przewodniczącym. Dobra, słuchajcie, muszę kończyć. Trzymajcie się. Bądźcie zdrowi, aby też ta wojna się szybko skończyła i ludzie przestali tam umierać, żeby coś się z tym Putinem stało, żeby on przestał taki być, albo żeby po prostu najlepiej poszedł do więzienia. No to niestety jest mało możliwe. No, ale klimat mamy smutny, prawdopodobnie będzie jeszcze gorzej, no ale my jesteśmy jako związek od tego, żeby bić się o lepszą Polskę i lepszą Europę. No i będziemy to z Moniką robić. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Reset Obywatelski. Czarna droga, czarny wóz, głodne oczy w sercu mróz, a nadzieja tuż tu. Siwe noce, siwe dni, szare kłosy, ciężkie dni, a nadzieja się tli. La 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 li. Za co pić, ale pod poduszką twoją śpi, albo cicho puka do twych drzwi i dobiegnie zawsze tam, gdzie nadzieja. Siostra dobrych snów, matka białych bzów, zawsze młoda jak wiosenny nów. Tobie noc, tobie mgła, tobie pień, tobie łza, a na deser nadzieja ta. Siwe dni, szare kłosy, ciężkie dni, a nadzieja się tli, la 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 li. Co pić, ale pod poduszką twoją śpi, albo cicho puka do twych drzwi i dobiegnie zawsze tam, gdzie nadzieja. Siostra dobrych snów, matka białych psów, zawsze młoda jak wiosenny nów. Tobie noc, tobie mgła, tobie pień, tobie łza, a na deser nadzieja. Za co pić?
mnie zawsze tam, gdzie nadzieja. Siostra dobrych snów, matka białych psów, zawsze młoda jak wiosenny nów. Tobie noc, tobie mgła, tobie pień, tobie łza, a na deser nadzieja. Original MC tout terrain, un 4x4 sur la version. Pour partager du bon son avec émotion, voilà ma mission. Et ce n'est pas d'une récréation. Nan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 a. Écoute ça. J'en ai franchi des frontières, moi la vie traversée des galères. Pour quelques